Witamy burmistrza Bonia, pana Marka Książka, witamy panią skarbnik Ogólnopokrowską, witamy sekretarza pana Przemysława Kubickiego, witam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Bonie oraz witam wszystkie panie radne i panów radnych. Szanowni państwo, otwierając to dzisiejsze posiedzenie, stwierdzam kworum. Jest w każdej komisji, jest wystarczająca ilość osób. Bardzo proszę przewodniczącą. A, jeszcze dodam, że zostałem upoważniony właśnie przez przewodniczącą Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, której dzisiaj jest nieobecna, do zastępowania jej w roli przewodniczącego komisji. Więc widzę, że Komisja Budżetu jest kworum. Komisji Oświaty, pani przewodnicząca Komisji Oświaty, widzę, że też jest kworum. Pani przewodnicząca Komisji Ewa Podyman. Komisja Oświaty jest kworum. Dziękuję. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa? Jest, dziękuję. Komisja Zdrowia? Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa? Dziękuję. Stwierdzam, że mamy kworum. Tak więc, szanowni państwo, przystępując do punktu związanego z omówieniem projektów uchwał na najbliższą sesję, chciałbym powiedzieć, że będziemy mieli dwa nowe projekty uchwały, które zostały państwu dołączone w związku z błędem systemu, który został wykryty późno, ale niestety, tak powiem, kwestia techniczna. Do biura rady przyszło to z opóźnieniem, dlatego dopiero państwo teraz to otrzymujecie. Informatycy znaleźli, wykryli błąd, więc to już się nie powinno powtórzyć. W związku z tym będzie ten porządek obrad autopoprawką moją na sesji powiększony o te dwa projekty uchwał, które państwo otrzymaliście, czyli w sprawie wyrażenia zgody na przedtargowe przeniesienie własności nieruchomości gruntowej, bezprzetargowe przeniesienie własności nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 163/1 powierzchni 0,4359 hektara położonej w miejscowości Białuty w obrębie 0003 Białuty, gmina Błonie. I drugi projekt to jest związany z, powiedzmy w cudzysłowie, karta mieszkańca, który został też państwu już dostarczony. Dobrze. Reprezentuje wszystkich pan burmistrz Marek Książ. Więc gdyby był jakiś pytanie, z sekretarzem oczywiście i z panią skarbnik. Tutaj największą wiedzę, tak. Kworum jest. Dobrze, rozpoczynamy. Bardzo proszę, zaczniemy od zmian w budżecie na rok 2020. Bardzo proszę panią skarbnik. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W nowym roku. Życzę wszystkim państwu, żeby ten rok był wyjątkowo udany, żeby się sprawnie wszystko toczyło. Niech się da, że po prostu. I przechodzimy już zmieniać budżet. On się jeszcze, że tak powiem, dobrze nie ustał, bo niedawno był podjęty, ale już musimy pewne pokory dokonać. I tak, zmniejszamy dochody o 166 405,72 zł. W dziale transport, łączność, to chodzi o zmniejszenie dofinansowania na ścieżki rowerowe. Tylko proszę państwa, proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie tak, że dofinansowanie jest mniejsze ogólnie, to jest przesunięcie tylko rok do roku. Po prostu więcej niż planowaliśmy, wykonaliśmy tych prac kwalifikujących się do dofinansowania w 19 niż w 20. Dlatego teraz do całości umowy należy troszeczkę te dochody zmniejszyć. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w takim rozdziale wpływy i wyrazki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 15 tysięcy, ale to jest tylko, proszę państwa, przesunięcie z jednego paragrafu do drugiego. Jest to część mojej umowy z regionalną izbą, jak rozmawialiśmy, ponieważ rozdział się nazywa, że są to kary, więc dobrze, żeby znalazły się takie paragrafy, które mówią o tym, że to są kary i stąd 15 tysięcy przesuwamy, licząc, że takie kary wpłyną. Zwiększamy też dochody o 1 313 763 zł. Jest to, proszę państwa, umowa, którą podpisaliśmy z burmistrzem w końcu roku na dofinansowanie tej przebudowy osiedla nr 3 w Łoniu.
oświecie i wychowaniu wprowadzam też dochody niezrealizowane w ubiegłym roku na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej numer 4 w roku. I w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska te 13 tysięcy lokujemy po prostu w dochodach w innych paragrafach niż poprzednio. Teraz tak, zmniejszamy też plan wydatków roku 20. Zmniejszamy o 1 000 000 zł w takim przedsięwzięciu, ono jest w UPF-ie, partycypacja gminy w budowie dróg powiatowych, to jest powiat. Tam planowane pierwotnie było 2,5 miliona, w tej chwili zostaje 1,5 miliona. Proszę Państwa, to jest początek roku, nie wiemy tak naprawdę ile tych pieniędzy powiat spożytkuje, zdąży wydać. W związku z tym, a nam są potrzebne na dołożenie też do innych zadań, w związku z tym takich właśnie ruchy zmniejszenia tej pomocy dla powiatu. No i teraz zwiększenie planu wydatków aż o 4,5 miliona, z czego 4 200 000 idzie na transport i powiem na jakie zadania. To jest tak, osiedle numer 3 w Płoniu, 2 100 000. Niezrealizowane wydatki w 2019 na ulicę Łąkę Ekologiczną, bo tam był pewien plan, ale się nie wykonał, bo też mowa o dofinansowaniu i pora roku taka, że nie ma co zaczynać takiego zadania, więc tu jest 600 tysięcy. Wprowadzenie nowego, proszę Państwa, zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Grodziskiej 1 w Płoniu dla potrzeb centrum sportu, 500 tysięcy. Przywrócenie planu wydatków niezrealizowanych też w 2019 roku dla takich zadań jak budowa ścieżek rowerowych i parkingów 900 tysięcy, budowa parkingu przy ulicy Nowakowskiego 50 tysięcy, bo też w 2019 był taki plan, który nie został wykonany, i budowa parkingu w Tenowie też 50 tysięcy. Dodatkowo, proszę Państwa, wydatki przy oświacie i wychowaniu, czyli budowa tego właśnie niezrealizowanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej numer 4, 200 tysięcy złotych. W ochronie zdrowia, w przeciwdziałaniu alkoholizmowi muszę, proszę Państwa, dołożyć do planu wydatków w tym roku kwotę wydatków niezrealizowanych z ubiegłego roku, ponieważ ten program przeciwdziałania stanowi swoisty fundusz w budżecie i to, co jeżeli się nie wyda wszystkiego, co do grosza w jednym roku, to należy to przełożyć na rok następny. I tak też było w poprzednim roku, nie wiem, czy Państwo pamiętają, więc to jest 140 803,77 zł. Proszę Państwa, na sfinansowanie tych wydatków złożyły się właśnie zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla powiatu i oczywiście wolne środki, co do których jeszcze ostatecznej wielkości nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo cały czas jeszcze kończymy rok 2019, ale jeśli chodzi o tą kwotę, którą tu wprowadzam, to jest ona na pewno. Takie wolne środki na pewno są. 2 106 143,77 zł. Proszę Państwa, tym sposobem też zmienił nam się wynik budżetu. Mieliśmy nadwyżkę budżetu w wysokości 3 199 109,64 zł. W tej chwili mamy 1 092 965,87 zł. I to tyle ode mnie, proszę Państwa. Czekam na pytania. Dobrze, dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, tutaj zgłaszamy się poprzez podniesienie ręki. Widzę Pani Przewodnicząca Irena Waśniewska. Bardzo bym prosiła Pani Skarbnik o wytłumaczenie punktu w dziale transport, zwiększenie planu, w dziale transport i łączność. Chodzi mi konkretnie o budowę parkingu przy ulicy Grodziskiej numer 1 w Płoniu dla potrzeb Centrum Sportu. 500 tysięcy. Czy coś więcej mogę na ten temat wiedzieć? Mówiąc szczerze, sama nie za wiele wiem. Zadanie jest nowe, więc takich technicznych wiadomości to nie będę się mogła z Państwem podzielić, bo się nie bardzo na tym znam. Ale z takich ogólnych powiem Państwu, że no, Państwo też widzicie, że tych miejsc przy basenie jest troszeczkę mało i jest taki pomysł, żeby powstał wzdłuż tej drogi dojazdowej do basenu, żeby powstały dodatkowe miejsca parkingowe. Przepraszam bardzo, a czy to jest nasz teren? Z
tego co ja wiem, teren jest w użyczeniu na czas nieokreślony i jest uzgodniony. Użyczającym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Marzena Cichewicz, radna. Ja w zasadzie w tej samej, do tej samej pozycji mam pytania. Pytanie. Czy w przypadku, kiedy był robiony projekt basenu, nie można było od razu przewidzieć, że będzie potrzebny parking? I jak to się, że powiem, ma do... No w sumie wydatek na, ostatnio w grudniu dokładaliśmy na budowę basenu, w tym na zieleń wokół basenu 1 200 000. A teraz 500 kolejne idzie na projekt parkingu, który w ogóle nie rozumiem, nie było tego parkingu przy basenie, bo tam jakieś miejsca przy basenie są, ilość tych miejsc też jest określona. Więc nie wiem, czy został przyjęty projekt, który nie był do końca przemyślany, jak była zbyt duża powierzchnia zieleni w stosunku do parkingu i teraz ktoś się zorientował, że tak jest i trzeba to zmienić. Czy powstał wtedy ten błąd, czy, bo to w mojej ocenie jest błąd, bo jeżeli projektujemy coś, no to chyba robimy jakiś szacunek. Dobrze, to ja bym chciała wiedzieć, skąd to się wzięło. Tak, proszę mi. Tak, to bardzo proszę, to jak najbardziej. Tylko ja chciałbym, żeby pani skarbnik, bo widziałem, że w mediach społecznościowych i również pani informacjach pojawiały się błędne informacje. Może to była kwestia złego zrozumienia na sesji związanego z tym 1 200 000 na zieleń. To jest błędna informacja, którą jest powtarzana. Niestety tutaj to jest złe zrozumienie tematu i projektu uchwały, którą została podejmowana przez panią w grudniu, bo to niestety nie wiąże się z tym, co pani mówi. Dlatego poproszę panią skarbnik, żeby jasno powiedziała, ile poszło na tak zwaną zieleń, o której pani mówi, a ile na inne inwestycje związane z basenem. Bo nie 1 200 000. Proszę państwa, ja przepraszam, jeśli za szybko mówię, bądź, no ale to taka moja osobowość, tak, każdy ma swój sposób mówienia, natomiast na pewno zostałam przez państwa źle zrozumiana. Tłumaczę po kolei. Zieleń kosztowała tak naprawdę, bo podpisywałam teraz rozliczenie zieleni w całym, oczywiście w ramach budowy basenu, 169 tysięcy, na co 100 tysięcy pozyskaliśmy dofinansowanie. Natomiast żeby ta zieleń zrobiona była wcześniej, nie tak jak zgodnie z harmonogramem, no co się robi z zielenią, sadzi się w terenie, urządza już po wybudowaniu budynku, tak? Żeby firma wykonawca zrobił to wcześniej, żebyśmy zdążyli się rozliczyć, bo tam były określone terminy rozliczenia tego dofinansowania 100 tysięcy, to ustąpiliśmy w umowie, mieliśmy zatrzymane 10% do ostatniej faktury, to dalej nie jest wypłacone, tak? Ustąpiliśmy 2% z umowy, że zatrzymaliśmy 8, a nie 10 i stąd ten 1 200 000 się wziął. To po prostu postąpiliśmy. W całym kontrakcie nie zatrzymywaliśmy 10% na koniec, tylko 8 i ta różnica to jest ten 1 200 000. Ale zieleń, wykonanie zieleni kosztowało 169 tysięcy, z czego 100 uzyskaliśmy na dofinansowanie. Bardzo proszę, pan Oleński. Proszę państwa, to nie tak było powiedziane. Osobiście się pytałem burmistrza w pytaniach, na co idzie 1 200 000. Odpowiedział, że dokładnie nie wie, ale na zieleń. 2 400 000 było na inne prace. Między innymi, ja chciałbym powiedzieć, że ja się tutaj mogę, na sesji nie pamiętam, ale ja pamiętam na komisjach, na komisji budżetu, gdzie uczestniczyliśmy i łącznie z panią skarbnik, przecież była, ona tą kwestię tłumaczyła i pani radna Marzena Cichewicz też była, przecież na komisji, jest członkiem komisji budżetu w grudniu i ta sprawa była w ten sposób prezentowana. Dlatego prosiłem, żeby to jeszcze raz powtórzyć, za co pani skarbnik bardzo dziękuję, żeby nie było żadnych niejasności. A teraz bym prosił o odpowiedź na tą dalszą część pytania pani radnej, bo tylko wyjaśniliśmy jedną kwestię, a teraz... A, to pan sekretarz, bardzo proszę. To ja. Dzień dobry państwu. Pani radna, projekt, historia od początku, bo pani wtedy nie była radną, w związku z tym jakby chyba trzeba opowiedzieć od początku. Teren obecnego centrum sportu, czyli od rzeki do końca kostki
okalającej Centrum Sportu. To jest działka razem z drogą dojazdową wzdłuż Rudzińskiej. To jest teren pozyskany przez gminę na skutek wymiany gruntów z kościołem, bo nie tylko z parafią, ale no tutaj również kuria miała w tym swój udział. Pertraktacje trwały bardzo długo, można powiedzieć, że właściwie był bardzo duży opór, dopóki biskup Nycz nie przyspieszył swoich prawników i nie wzięli się do pracy. I wymiana ta polegała na tym, że gmina Błonie pozyskiwała z kolei od działkowców znany teren przy cmentarzu, pani wie, o którym mówię, więc nie będę dokładnie opowiadał, pozyskując inny teren dla działkowców, bo zgodnie z ustawą o ogródkach działkowych trzeba, zabierając działkowcom grunty, trzeba im dać coś na zamianę. W związku z tym działkowcy zostali przeniesieni za teren mery dawnej. Tutaj teren został przejęty przez gminę i nastąpiła wymiana. Na podstawie operatów, które zostały wykonane na obie działki przez rzeczoznawców, no, okazało się, że grunt, który pozyskujemy od kościoła, jest no, większy czy też więcej wart niż tamten zgodnie z operatami, choć nie jakaś kwota nie była jakaś tam zastraszająca, ale jednak był dużo większy. I była decyzja taka, żeby pozyskać na tym etapie jak najmniejszy teren potrzebny, żeby te rozliczenia w tym czasie się mogły odbyć, jak najmniejszy teren wystarczający do wybudowania budynku Centrum Sportu, drogi dojazdowej, no i zgodnie jakby z przepisami ilości miejsc parkingowych. Idea była taka, że w następnym okresie, gdy już nie trzeba będzie angażować kurii do kolejnego pozyskania gruntu, czyli będzie można się porozumieć z parafią, zostaną wybudowane kolejne miejsca parkingowe, ponieważ no, fakt jest taki, że jest za mało tych miejsc parkingowych, także tu nie było żadnego błędu. Po prostu była kwestia finansów, budżetu i jakby możliwości finansowych w tym czasie dla tej inwestycji. Tak to zostało przeprowadzone. W związku z tym w tej chwili burmistrz, z tego co wiem, jest po rozmowach i no, nie wiem, czy chyba podpisane jest jakieś porozumienie, nie wiem dokładnie, najprawdopodobniej tak, bo nie uczestniczyłem w tym, z parafią, czyli z księdzem proboszczem. I w związku z tym można przystąpić do rozbudowy terenu, rozbudowy parkingu tak, żeby no, tych miejsc parkingowych było więcej. I tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani przewodnicząca Irena Waśnicka. Panie sekretarzu, ja chciałam jeszcze dowiedzieć się, czy jest możliwa ocena dzisiaj, na ile globalnie będzie, ile będziemy mieć globalnie miejsc parkingowych? Koło terenu basenu. W takim razie znowu wybudowanym parkingu. Bo planowane znaczy to, było znaczy to, chyba 80, tak. To nie jest kwestia oceny, tylko to jakby można dokładnie sprawdzić, bo tyle ile jest wiadomo i tyle ile się zmieści tutaj w tym projekcie, to wiadomo, i tyle ile wybudowano, czyli w ramach rozliczeń z kościołem, czyli ten parking wybudowany wzdłuż ogrodzenia kościoła, to jest w ramach rozliczeń z kościołem, to było mówione na sesji, tych różnic wartości, tak, gruntów. Więc my wybudowaliśmy na tym terenie, który też będzie służyć przecież mieszkańcom, tak? Nie potrafię powiedzieć, ale to jest do sprawdzenia. Ja w tej chwili nie powiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Katarzyna Mielcarz. Ja mam pytanie, czy te 50 tysięcy to jest całkowita kwota na tą inwestycję? Przepraszam. Przepraszam, 500 tysięcy. To jest całkowita kwota na tą inwestycję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Więc odpowiem tak, no to jest szacunkowa kwota, dlatego że w tej chwili będzie zlecony dopiero projekt, z projektu wyjdzie jakiś kosztorys, a ostateczną kwotę zweryfikuje przetarg. Więc albo będzie mniej, a być może trzeba będzie dołożyć. No trudno mi tutaj powiedzieć, także to jest szacowana kwota. Dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę pani radna Marzena Cichewicz. Chciałam się zapytać pana sekretarza, dziękując za wyjaśnienia, ile jeszcze takich kwestii podobnych, na podobnych zasadach może wyjść w przyszłości przy tym, jak się będzie robił budową basen. Czy to już jeszcze macie jakieś w zanadrzu takie uzgodnienia dodatkowe w innym obszarze, czy to już jest
Koniec. Szanowna Pani, samorząd to jest organizacja, która ma tak żywy organizm, który cały czas pracuje, cały czas prowadzone są analizy i my mamy zapewnić naszym mieszkańcom godziwe warunki jakby w tym zakresie, którym zajmuje się samorząd. I być może za jakiś czas okaże się, że jeszcze coś trzeba gdzieś dobudować i to cały czas trwa. Wielokrotnie, właśnie przy każdej inwestycji zdarzało się, że gdzieś coś życie podpowiadało, że trzeba dorobić. I jestem święcie przekonany, że jeszcze nie jedna tego typu inwestycja, mniejsza, większa, pojawi się, ponieważ mieszkańcy tego potrzebują czy oczekują. Zresztą Pani sama wielokrotnie apeluje o różne inwestycje, które nie są zabudżetowane, ich jakby potrzebę. No i też są reakcje, o ile to możliwe, oczywiście szybsze lub wolniejsze, są reakcje na różnego rodzaju apele mieszkańców, sugestie. No tak to działa, to jest samorząd. Nie ustalamy planu raz na zawsze i tego się trzymamy, skończymy, koniec roboty, możemy zgasić światła, koniec imprezy. Po prostu reagujemy. Jest potrzeba, jest ocena, była wcześniej ocena, że tyle, ile możemy wybudować, budujemy, potem będziemy dobudowywać. Tak samo mamy w centrum miasta, wiadomo, że są potrzeby miejsc parkingowych, jest na Nowakowskiego budowa. Gdyby była jeszcze działka możliwa do jakby całkowicie do przejęcia, a pewnie będzie, tylko że tutaj niestety z panem, którego nazwiska nie podam, tam ma jedną działkę przy obok Kruzu, tam gdzie teraz kostka jest zwalona, tam też, znacie, ci państwo radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, to znają temat, tam też jest parking do wykonania, tak naprawdę do kostkowania. Tak, tak, ja wiem, dlatego jest jakby na razie trochę leży temat odłogiem. Ale jest parę takich miejsc, gdzie trzeba takie rzeczy wykonywać, choć w tej chwili są nieplanowane. Jeżeli pojawi się okazja, możliwość, nie wiem, zmieni się właściciel, z którym będzie się można dogadać, no cokolwiek, to będziemy reagować i będziemy składać takie propozycje, po to tu jesteśmy wszyscy. Chyba, że spełni się wizja Pani Radnej, która napisała, że jako 5% będzie uczęszczało na basen. Bardzo proszę Pani Radna. Wizja, każdy może mieć wizję, każdy może mieć swoją opinię, a propos, dobrze, ja wyjaśnię tylko, że Pani Radna, gdyby miała siedzieć cały czas i pisać to, co Pan czyta, to bym nie spała, nie pracowała, to jest kilka osób, tak, gwoli wyjaśnienia, że to jest praca zbiorowa. Wracając jeszcze adwocem do tego, co powiedział Pan Sekretarz. Rozumiem, czym jest samorząd, na czym to wszystko polega. To nie jest tak, że jestem, nie wiem, nie w temacie, tylko po prostu nie jestem w stanie pojąć jednej rzeczy. Jeżeli planujemy inwestycje za 70-60 milionów, to chyba robimy to w jakiś sposób taki no, przewidywalny, rozsądny. 60 ponad milionów to jest olbrzymia kwota na budowę basenu i dziwi mnie to, że po prostu, znaczy może nie tyle dziwi, bo w tej chwili to już mnie chyba nic nie zdziwi. Natomiast zaskoczeniem dla mnie jest, że znowu prosimy o coś, o 500 tysięcy przy basenie na parkingi. Teraz proszę mi powiedzieć, co mam powiedzieć mieszkańcom ulicy Solidarności, którzy czekają od 20, może od 20 lat, to nie, ale od 10 na ulicę. Na swoją ulicę. I co im powiem, jakie priorytety, bo będzie więcej osób chodziło do basenu, no dobra, tam będzie większy może ruch faktycznie. Ale jakieś priorytety trzeba, że tak powiem, mieć ustalone. Dziwię się, że tutaj nie ma tego pana naszego przewodniczącego, tylko pana Nowaka, tutaj mógłby pewne kwestie też w tej materii wyjaśnić. Ale dużo jest tego typu kwestii, ja już nie mówię o samym Błoniu, ale też o obszarach na terenie gminy, gdzie ludzie czekają po kilkanaście lat na coś, czegoś nie ma, tutaj będziemy teraz robić parking, no bo jest taka potrzeba. Generalnie w Błonie jest potrzeba parkingów, nie tylko parkingów, dużo jest potrzeb. Jeszcze mam pytanie, w zasadzie, które się teraz tak mi nasunęło w trakcie dyskusji. Kostka, która jest składowana na porozpórce ścieżek tych rowerowych, czy tam chodników z kostki, czy ona będzie wykorzystana gdzieś, a na przykład do zrobienia tego parkingu za te 500 tysięcy? Dziękuję. Bardzo proszę pan burmistrz, czy pan sekretarz? Ja odpowiem. Właśnie na to pytanie to pan Nowak pewnie odpowie. Z tego co wiem, kostka zdjęta z tych chodników z budowy ścieżek rowerowych. Nie bardzo się, w związku z tym, że no ileś sezonów miała i to wszystko było tak, przynajmniej my mówimy
naczelnik Nowak. No ona się średnio nadaje, ona może gdzieś być w jakichś bocznych drogach użyta i zapewne będzie użyta, ale no nie nadaje się na jakieś główne ciągi, ponieważ jest już nadżarta, mówiąc brutalnie, przez sól, którą się używa i rzeczywiście podobno ma wpływ na kostkę. Nie wiem, nie znam się, tak od niego słyszałem, w związku z tym on nie chce jej używać na jakiś, w jakichś miejscach, gdzie jest jakiś większy ruch, ale mówił, że będzie to spożytkowane gdzieś jakieś tam kawałki chodników bocznych, w bocznych miejscach, gdzie są potrzebne. Tak mi przynajmniej przekazywał. Można jakby zadać to pytanie na sesji, odpowie, on za to odpowiada. Dziękuję bardzo, proszę. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie? Pan radny Grzegorz Oleński. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, bo dokopałem się do notatek i tu jest wyraźnie napisane, znaczy się zanotowałem, że 1 200 000 było na nasadzenia. W związku z tym, że parking będzie poszerzany, a zieleń zmniejszana, to ile zostanie z nasadzeń pieniędzy, żeby pokryć te 500 000 na parking? Dziękuję, ale no, Pani Skarbnik już to wytłumaczyła jeszcze raz, bardzo proszę, Pani Skarbnik. Ja bym na pewno nie powiedziałam, że zieleń kosztuje 1 200 000, to jest po pierwsze. Po drugie, z tego co, jeśli chodzi o ten parking, parking ma być wzdłuż tej drogi dojazdowej do basenu, czyli tam nie było nasadzeń tych, które były w ramach inwestycji wykonywane przy basenie, więc to nie będzie te nasadzenia likwidowane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Waśniewska. Wydaje mi się, że pan burmistrz i pani skarbnik tłumacząc mówiła, że tych 1 200 000 i w tym zieleń, ja tak zrozumiałam. Także Grzesiu, myślę, że kwestia była tylko i wyłącznie. Bardzo dobrze, że te sesje są nagrywane przez biuro, przez informatyków urzędu, będzie można sprawdzić, nie bez żadnych jakichś tam kwestii związanych z wycinaniem, docinaniem, odcinaniem. Więc można to odsłuchać na sesji grudniowej. Bardzo proszę, pan przewodniczący Cieślak. Ja miałem się, że tak powiem, nie wypowiadać na ten temat. Znaczy, zawsze jeśli chodzi o ulicę, budowę dróg, to jest pewien wybór. No, kiedy samorządy zaczęły funkcjonować, to wszyscy naraz budowali drogi i tak dalej, i tak dalej. A jak gdyby inna infrastruktura była odkładana, jeśli nie była jakaś ekstra konieczna na czas bliżej nieokreślony. Ja mogę powiedzieć tak, ja na swoją ulicę Mickiewicza czekałem ponad 30 lat. Myślę, że chyba tutaj w Bolniu na tak długą ulicę to chyba nikt nie czeka. Ja czekałem dłużej. Ale parkowa jest trochę krótsza. Także ja wiem, czy są to problemy. Natomiast ja jeszcze chcę jedną rzecz, bo tak teraz czasami mam wrażenie, że czekamy na to, że wybudowany jest basen. Ja mogę powiedzieć tak, kiedy ta koncepcja powstała samego basenu, to ja podchodziłem do tego trochę sceptycznie i mówię to uczciwie, raczej preferowaliśmy halę sportową, ponieważ wydawało się, że jest ona bardziej potrzebna. Dziś mogę powiedzieć, że nie do końca miałem rację, kiedy muszę młodzież ze swojej szkoły wozić po basenach okolicznych, gdzie muszę płacić za transport do Sochaczewa, ponieważ na basen do Grodziska ani do Ożarowa nie ma szans się dostać. Jedynym basenem w pobliżu, w których godzinach dogodnych jest Sochaczew, ale to trzeba i młodzieży pogorszyć plan i po prostu za transport miesiąc muszę odpowiednią kwotę zapłacić. Tyle. Dziękuję za głos panu przewodniczącemu. Dodam, że pewnie jeszcze pana przewodniczącego do tego przekonały wyjazdy studyjne, gdzie poznaliśmy właśnie pozytywy łączenia hali sportowej wraz z basenem i związanym z tym jednymi kosztami. Bardzo proszę pan radny Andrzej Kowalczyński. Oczywiście mówiłem o kadencji siódmej. Proszę państwa, z tego co pamiętam, którąś uchwałą ustaliliśmy, że... Szanujmy się, bardzo proszę, tak, nie tam, ale chcemy coś na dokończenie tej dużej inwestycji, jak jest basen czy tam do centrum sportu, zwiększyliśmy kwotę o 3,5 miliona, tak? No bo tam koszty wzrosły, no wykonawca tak, tłumaczył, że poszło w górę. Ale proszę państwa, jeżeli jest taka duża inwestycja, to zawsze wykonawca coś daje ekstra.
Czy nie mógłby dać ekstra tego parkingu za pół miliona, jeżeli to jest taki duży koszt inwestycji? Bardzo dobry głos. Sami tak. Bardzo proszę pan sekretarz. Panie radny, ja powiem tak, bo pan jest ze wsi, ja jestem ze wsi. Czy kiedyś coś pan od kogoś dostał? Bo ja sobie nie przypominam, więc wszystko, no ale to powiem tak, mówię dlatego, że jak ktoś jest ze wsi, to rozumie, że zawsze wieś była w sytuacjach różnych drenowana mocniej. Bo miasto musiało mnie zabierać, to tak jest, dokładnie. Panie radny, no nikt nikomu nic nie daje, wszystko kosztuje, firmy też liczą sobie koszty, no każdy, kto pewnie prowadzi czy prowadzi działalność gospodarczą, wie jak to jest, pan też pewnie liczy koszty jako rolnik i takich gratisów to nie ma, jeżeli by dali coś w gratisie, no to znaczy, że gdzieś byśmy musieli za to zapłacić. Tak, dziękuję. Za sekundkę, pan Andrzej Ciotka, adwokat. Ja jestem producentem chrysantem między innymi i kupuję sadzonki. No, nie jest prawdą, panie sekretarzu, że jeden drugiemu nic nie daje. Jak ja zamówiam, powiedzmy, 5 tysięcy sztuk, no to ja chociaż te paletę 100 sztuk, to zawsze dostaję ekstra. Panie, ale to jest liczone w te wcześniejsze palety. Nie bujajmy. No, znaczy, to miło wygląda, ale jak wiadomo, że pan za to zapłaci. Pan przewodniczący Cieślak, a później pani przewodnicząca. Czy ja niewiele się odzywam na temat tej inwestycji, że jak się pojawiają jakieś problemy, sam może w mikroskali przez ostatnie 3 lata się borykałem z inwestycją i to tak wcale nie wygląda, jak się nam wydaje patrzącym z zewnątrz, nie będącym tam w środku. A mi się też tak w wielu sytuacjach wydawało, ale życie bardzo szybko to zweryfikowało. Oczywiście nie chodzi tutaj o porównanie, bo skala jest nieporównywalna, natomiast pewne mechanizmy są w działaniu zupełnie podobne. I Andrzeju, wierz mi, jak nie dostaniesz ekstra dobrego, dużego rachunku, to niczego od wykonawcy nie dostaniesz, a możesz być jeszcze, że tak powiem, kolokwialnie brzydko orżnięty na coś, to trzeba bardzo dobrze w tych wszystkich papierach się pilnować. To się też pisze z tą, że zwróćcie państwo uwagę, bo na pewno wiedzę na ten temat macie, że po prostu z firmami budowlanymi jest wielki problem. Na dobrą sprawę, jak się rozpoczyna inwestycje, to trzeba tak, też żartobliwie trochę mówiąc, ale oddając istotę sprawy, trzeba dość dobrze proboszczowi na tace i się gorliwie modlić, żeby wykonawca nie zszedł z budowy, a myśmy to też to przerabialiśmy, podejmując pewne ryzyko, żeby firmę, która się nie obowiązywała, po prostu usunąć. To spowodowało 5-miesięczne opóźnienie i wzrost kosztów, no bo pan tutaj przewodniczy, pan sekretarz jako radny powiatowy też tam rękę podnosił, kiedy trzeba było te pieniądze. Okazało się prosta rzecz. Kiedy stworzono, taki na przykład już dam przykład, kiedy zaprojektowano nową część i potem okazało się, że wprowadzane są nowe technologie, a w starym obiekcie były stare technologie, nie dało się, tu chodzi o sieć teleinformatyczną, nie dało się tego po prostu zwyczajnie połączyć i trzeba było ekstra wyłożyć 200 tysięcy. No, tak to niestety pewne i teraz też, kiedy zaczęliśmy to już użytkować, też zaczynają wychodzić zupełnie nowe rzeczy i też się zastanawiamy, jak to rozwiązać. To też są koszty. No, i to mówię, no, będą się takie niestety rzeczy, przykro powiedzieć, ale będą się pewnie takie rzeczy pojawiały. Bo projektanci też na etapie projektu no, malują te kreski, bo malują. No, tylko potem wychodzi w życiu zupełnie coś innego. Dobrze, wszyscy, tak pani przewodnicząca. Bardzo proszę pani Irena Waśniewska. Proszę państwa, odbiegam od tematu meritum. Rozpoczęliśmy inwestycję piękną, dużą, na pewno bardzo potrzebną dla mieszkańców. Nie liczmy na wilka z Ameryki. Przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, bo takich nie ma. I prosiłabym, że jak zaczynamy inwestycję, to skończmy ją już porządnie, to co potrzebne jest. Jak budujemy dom, też nie wiemy dokładnie, jak wyjdzie, co i dopiero później uzupełniamy te braki, które ewentualnie są. Tylko bardzo bym prosiła, żeby już wrócić do tematu poprzedniego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej. Ja też dodam, że nas do tego zobowiązuje, aby tą inwestycję dokończyć. Ciągłość administracji. 7. kadencja podjęła tego rodzaju decyzje. Wszyscy radni, którzy startowali w wyborach, wiedzieli, że inwestycja jest rozpoczęta i nie mają innej opcji, jak tylko tego to zakończyć. Bardzo proszę pani Katarzyna Mielcarz, radna. Ja nie mam pytania do inwestycji basenu, ale czy mogę zadać pytanie do załącznika dotyczące w ogóle zupełnie innej inwestycji? Ale do budżetu?
Czy do WPF-u? Do budżetu. Do budżetu. Ja bym się chciała zapytać pana burmistrza, kiedy rozpocznie się inwestycja kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach. Panie burmistrzu, krótka odpowiedź jutro. Nie, w tym roku, dlatego że materiały już są do Wydziału Zamówień przekazane i kwestia jest ogłoszenia przetargu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w kwestiach uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Błoń na rok 2020? Tak więc zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowań. Bardzo proszę o powstanie Komisji Budżetu. Członków Komisji Budżetu zapraszam. W styczniu urodzony był. Tak. Kto z pani panów, w imieniu pani przewodniczącej przeprowadzam głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6. 6 głosów za. Kto jest przeciw? Dziękuję. Nie ma. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 1 głos. Stwierdzam, że komisja zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, bardzo proszę Komisję Oświaty. Pani przewodnicząca, proszę przeprowadzić głosowanie. Kto z państwa jest za pozytywną opinią uchwały? Tak, oświaty, Komisja Oświaty. Pozytywna opinia, proszę o podniesienie ręki. Pozytywna opinia, 6, 7, 8. 8. Kto z państwa jest przeciwnego zdania? Chyba wszyscy. Tak, wszyscy, bo 8 osób. Komisja zaopiniowała. Dobrze. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Kto z państwa jest za pozytywną opinią uchwały? Za pozytywną. 2, 3, 4. 4 osoby za. Kto się wstrzyma? 1. Dziękuję. Bardzo proszę Komisję Zdrowia. Trzy za, okej. Kto się wstrzymał? Grażyna Kościńska. A pani Grażynka nie głosowała. Zdrowie. Proszę bardzo. Cztery za, 1 przeciw. Dobrze, dziękuję bardzo. To Komisja Bezpieczeństwa. Bardzo proszę, pilnujmy swoich komisji. Już, przepraszam. Bezpieczeństwo. Ale nie, przeciwimy to 2 razy i zobaczcie, że to w miarę idzie. Kto z państwa jest za pozytywną opinią omawianego projektu? Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko powtórzę wyniki, to przećwiczymy dzisiaj raz, drugi, za trzecim już pójdzie nam zgrabniej. Na Komisji Budżetu 6 za, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Na Komisji Oświaty 8 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 4 za, przeciw 0, 1 osoba się wstrzymała. Komisja Zdrowia 4 za, 1 przeciw i 0 się wstrzymało. I Komisja Bezpieczeństwa 6 za, 1 przeciw, 0 się wstrzymało. Dobrze, przechodzimy Szanowni Państwo do omówienia projektu uchwały i zaopiniowania go. Projekt uchwały dotyczy wieloletniej prognozy finansowej gminy Błonia na lata 2020-2026. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Szanowni Państwo, króciutko, dlatego że nie zmieniamy tutaj merytorycznie podstawowych parametrów WPF-u. Natomiast wszystkie zmiany, które w tym projekcie uchwały się znajdują, pochodzą ze zmian prezentowanych przeze mnie przy zmianie budżetu. To znaczy zmiana wielkości nadwyżki budżetu, wprowadzenie wolnych środków, czyli zwiększenie przychodów na sfinansowanie właśnie tych zadań. No i w przedsięwzięciach zwiększenie limitów niektórych przedsięwzięć o te wydatki niezrealizowane w 2019 roku. Przy czym, proszę Państwa, chciałabym zgłosić autopoprawkę i dziękuję panu Sławkowi, który zwrócił mi uwagę. Niewykonanie, trzy się razem,
więc tu się pojawi słowo z niezrealizowanego zakresu. Zgłaszam i przepraszam za ten błąd. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zmian? Nie widzę. Może jednak ktoś? Nie widzę. Tak więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Komisję Budżetu. Budżet. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią, proszę podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba, dziękuję. Dziękuję Komisji Budżetu, proszę Komisję Oświaty. Tak, jako druga jesteśmy. Boże, przepraszam. Kto z państwa jest za pozytywną opinią w sprawie tego projektu uchwały? Proszę. 8. Rozumiem. Wszyscy jednogłośnie. Bardzo proszę, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Komisja Ładu i Rolnictwa. I pani Marzena Cimczynik. Pan Banaszkiewicz wyszedł. Możemy. Kto z państwa jest za pozytywną opinią projektu uchwały WPF? 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? 1. Dziękuję. 3 za, 1 się wstrzyma. Dziękuję pani przewodnicząca. Bardzo proszę Komisja Zdrowia. Kto z państwa jest za pozytywną opinią omawianą do projektu? 5 osób za, jednogłośnie komisja, dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa. Kto z państwa jest za pozytywną opinią parlamentu projektu uchwały? Dobrze, dziękuję. Dziękuję. O, widzicie, szanowni państwo, przeszło nam, poszło już nam za drugim razem sprawę. Wszystkie komisje wyraziły pozytywną opinię. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w gminie Włonia na rok 2000, szkolny oczywiście, rok szkolny 2019-2020. Bardzo proszę panią skarbnik o prezentację projektu. Chodzi pan, Szanowni państwo, przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen. Przepraszam pani burmistrz, jedna rzecz. Pytanie do pani przewodniczącej Komisji Oświaty. Czy to zostało omówione na Komisji Oświaty? Projekt uchwały średnie ceny paliwa. Dobrze, to nie wiem, to zdejmuję to z porządku obrad, bo jest zaopiniowane pozytywnie. Dobrze. Przechodzimy dalej. Do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminy Włonia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Bardzo proszę pani skarbnik. Nie pan sekretarz, przepraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jest uchwała Wydziału Dróg. Mówiąc w dużym uproszczeniu, ustawodawca zmienił ustawę o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych. Obniżył ustawową stawkę za zajęcie. Przepraszam panie sekretarzu, przepraszam najmocniej. Szanowni państwo, proszę o ciszę, bo sekretarz omawia projekt. Bo przepraszam bardzo, bo ja nie pisałam jeszcze protokołu z tej komisji. To był poniedziałek, naprawdę go uchwało. Koleżanki są tak miłe, że omawialiśmy to, ale mieliśmy właśnie zaopiniować... Dzisiaj? Tak. Dobrze, że jesteśmy na komisjach połączonych, to mam możliwość tych zmian. Przepraszam panie sekretarzu. Czy w tej kwestii to było omawiane na Komisji Budżetu, są wszystkie komisje, to bardzo proszę pani burmistrz o omówienie tego projektu uchwały. Przypominam, że omawiamy paliwo, więc tak. Wszystkie komisje będą to, tak w skrócie nazwijmy to, wszystkie komisje będą to opiniowały. Przepraszam. To jeszcze raz przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019-2020. Mamy podstawę programową, gdzie są brane pod uwagę ustawa o samorządzie gminnym i prawo oświatowym. Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje. Ustawa
ustala się sztywnie ceny jednostek paliwa wysokości. Olej napędowy 4,99 zł/litr, gaz 2,04 zł/litr, benzyna 95 4,96 zł/litr, benzyna 98 5,24 zł/litr. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płonia. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w województwa mazowieckiego. Kochani, proszę Państwa, te średnie ceny są niezbędne, gdyż od stycznia rodzice, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych we własnym zakresie, nie korzystają z transportu gminnego, będzie naliczany im według wzoru, gdzie ten wzór jest podany w prawie oświatowym. No, dziękuję, że ktoś ma, otwieram dyskusję na ten temat, było to już na Komisji Oświaty, ale teraz jesteśmy razem. Może ktoś chciałby jeszcze coś dopytać? Nie widzę, tak więc... Czy możemy podjąć uchwałę o obniżeniu cen paliw na terenie gminy Płonie? No byśmy mieli, o, dopiero byśmy byli zablokowani. Nowy przebieg 579 by nam nie dało rady nawet. Tak, a tylko WZ. No to też jakby powiat zjechał, to trochę by było tutaj... Ale słuszna koncepcja, panie sekretarzu. Dobrze, pan Andrzej Bywaczewski. To słowo. Cena benzyny jest dobra, cena napędu jest trochę za niska. O, 20 groszy. Panie, poproszę, pani skarbnik, musiała pani włączyć mikrofon, to wtedy byśmy mogli... Nic się nie stało. Państwa, te ceny średnie my obliczamy według dostawcy paliwa, który wygrał w przetargu. I to nie jest nasza wyliczanka, w sensie tym, że któryś z pracowników chodzi z pracą ceny paliwa. To jest uzasadnienie, jest wyraźnie podane którymi sposób ustalenia średnich cen, ostatnie zdanie. Sposób ustalenia średnich cen paliwa w gminie następuje na podstawie wyliczenia głównego dostawcy paliwa do Urzędu Miejskiego w Łomiu, wyłonionego w drodze przetargu. Także to nie jest nasze. Te ceny nam podał dostawca, który został wyłoniony w przetargu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę, pani radna Grażyna Kościńska. Ja mam takie pytanie. Jak duża jest skala tych wypłat, czy jest tak dużo tych dzieci? Pięcioro. To jest pięcioro dzieci w skali gminy. W tym momencie. Tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. Ale musi być ta uchwała. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, tak więc Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, Komisja Budżetu. Przynajmniej teraz będziemy wiedzieć, kto jest, bo sobie będziemy podpowiadać, że kto ma wstać. Kto jest za zaopiniowanie pozytywnie tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 7 głosów za, ten przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że komisja zaopiniowała pozytywnie. Przechodzimy do Komisji Oświaty. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Ja już siadam. Dziękuję. 8 za. Jednogłośnie. Bardzo proszę, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią projektu uchwały o cenie paliwa? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 5 głosów za. Komisja Zdrowia teraz poproszę. Jednogłośnie 5 głosów za. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do zaopiniowania projektu uchwały
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminy Łunie na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem niepełnosprawności. Panie sekretarzu, bardzo proszę i przepraszam, że wtedy przerwę. Nie ma problemu. Szanowni Państwo, projekt uchwały udziału dróg i mostów. Ustawodawca zmienił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, mówiąc w dużym skrócie i uproszczeniu, obniżył stawkę za zajęcie pasa drogowego i ta uchwała ma na celu uporządkowanie tematu, czyli ustalenie stawek na wysokości takiej, jak nam ustawodawca zalecił. I tyle właściwie w tej sprawie. Dziękuję panu sekretarzowi. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos z państwa w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Andrzej Pływaczewski. Czy te stawki to są maksymalnymi, które są proponowane od grudnia? Panie sekretarzu? Z tego, co się orientuję, to tak. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek są niższe niż te, które mieliśmy dotąd. Okej, dziękuję. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, tak więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Komisję Budżetu. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby zaopiniować pozytywnie? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 7 głosów za, dziękuję. Komisja jednogłośnie. To bardzo proszę Komisję Oświaty. Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. Ja też tak dziękuję. 8 głosów za, dziękuję. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Patrzę się na tą mówię. Kto z państwa jest za pozytywną opinią uchwały o zajęciu pasa drogowego? Jednogłośnie, dziękuję. Komisja Zdrowia. Kto z państwa jest za pozytywną opinią omawianego projektu? Jednogłośnie, 5 głosów za, dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa. Kto z państwa jest za pozytywną opinią omawianego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy, czy komisje zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt uchwały? Przechodzimy, Szanowni Państwo, do podjęcia uchwały w sprawie omówienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Łodzi. Szanowni Państwo, projekt uchwały jest opisany w punkcie 164, łamane na 16, łamane na 20. Każdy z państwa dostał projekt uchwały. Jest to projekt uchwały, który zobliguje nas do podjęcia takowych działań poprzez statut gminy w Łonie. Wszystkie plany pracy zostały państwu dostarczone. Czy ktoś ma pytania do planów pracy wypracowanych przez komisję? Nie widzę, tak więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Komisję Budżetu. Kto z państwa jest za? Dziękuję, 7 głosów. Bardzo proszę Komisję Oświaty. Dziękuję, 8 głosów za. Bardzo proszę Komisję Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Kto z państwa jest za pozytywną opinią na projekt uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę Komisja Zdrowia. Kto z państwa jest za pozytywną opinią omawianego projektu uchwały? 5 jednogłośnie, dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa. Kto z państwa jest za pozytywną opinią omawianego projektu uchwały? Jednogłośnie. 7 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo proszę, przechodzimy do punktu mówiącego o projektu uchwały, mówiącego o karcie Łojaka. Bardzo proszę, panie sekretarzu, o omówienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, na początku chciałem przeprosić, bo z przyczyn technicznych te uchwały nie dotarły w formie elektronicznej i dlatego nie znalazły się
w podstawowym programie. Skorzystamy z oprogramowania legislator jak wszystkie gminy i jak dotąd nie było takich kłopotów, żeby projekty uchwał nie dochodziły. Po ponownej instalacji programu już teraz wszystko chodzi i mam nadzieję, że się znowu coś takiego nie powtórzy. Mamy projekt uchwały, mówiąc w skrócie, o Błońskiej Karcie Mieszkańca. Macie Państwo przed sobą. Był to temat, który był wstępnie omawiany przez burmistrza na jednej czy dwóch sesjach. Proponujemy wprowadzenie karty mieszkańca, która jakby zachęci osoby, które mieszkają na terenie gminy. Nie są, nie wiem, sprawach formalnych. Czy... Ale szanowni Państwo, jest jeszcze dopiero omawiamy. Ale wyczytaliśmy. Dobrze, bardzo proszę, Panie Sekretarzu, proszę kontynuować. A, czy... Pytanie, czy Państwo... A, czyli rozumiem, że nie... Nie wysłuchamy Pana. A, czyli nie, bo nie wiem, mam omawiać, czy... Nie, kolejka jeszcze nie została zapisana. Okej, w takim razie... W skrócie, celem jak każdej takiej inicjatywy jest zachęcenie osób, które mieszkają, a na przykład nie płacą podatków, to nas interesuje, tak, na terenie gminy Płonie, żeby miały motywację, aby te podatki na rzecz naszej gminy odprowadzać. Zostały zaproponowane po konsultacjach z Centrum Kultury i Centrum Sportu, zostały zaproponowane takie ulgi. Nie są one może jakieś bardzo wysokie, ale też nie odbiegają od tych w innych miastach, bo sprawdza chociażby w sąsiednim Grodzisku Mazowieckim. Cel jest taki, żeby od 1 kwietnia rozpocząć wydawanie kart, a ulgi, żeby obowiązywały od 1 lipca, tak żeby był ten czas na rozprowadzenie wśród mieszkańców tych kart. Wiadomo, że jak to u nas największe zainteresowanie będzie na końcu. Plan jest taki, żeby dwa stanowiska do wydawania zostały udostępnione mieszkańcom. Prawdę mówiąc, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, czy tu w Centrum Kultury, czy w Centrum Sportu. Ja osobiście jestem za Centrum Sportu, no ale to jeszcze kwestia techniczna do ustalenia. Po podjęciu, jeżeli Państwo podejmiecie tą uchwałę, burmistrz jest zobowiązany do wydania odpowiedniego zarządzenia, który omawia sposób przyznawania i całą procedurę. Takie zarządzenie jest przygotowane. Po podjęciu tej uchwały będziemy mogli podpisać umowę z firmą, która nam to wdroży, czyli dostarczy karty, czytniki i oprogramowanie do tego systemu. Sam system nie jest jak oprogramowanie, czy jakby wdrożenie nie jest kosztowne. Kosztowna jest tak naprawdę pierwszy zakup, czyli zakup specjalnej drukarki, która te karty wypala jakby na już jakby gotowej karcie i personalizuje te karty, tak powinienem powiedzieć. To jest rząd wielkości 5000 plus zakup kilku tysięcy kart. To jest jakby druga rzecz, one będą chipowane, czyli będzie można tam zaprogramować, jeżeli będzie taka potrzeba, na przykład kartę biblioteczną, też jakby w tym kierunku to zmierza, tudzież inne usługi, które będą jeszcze jakby dodawane później w przyszłości. Po wprowadzeniu, czyli jeżeli Państwo podejmą tą uchwałę i będziemy to wdrażać, to zostanie jakby kampania promocyjna, informacyjna rozpoczęta i zaprosimy wtedy, jak już to się zacznie, potrwa powiedzmy tydzień, dwa, to wtedy będziemy zapraszać też podmioty niesamorządowe, czyli przedsiębiorców, firmy, tak, żeby ewentualnie też chciały się zapromować, proponowały jakieś upusty czy inne usługi w ramach tej karty mieszkańca. Taki jest cel. No Państwo wszyscy znacie, bo przecież to jest jakby nie powszechne, ale każdy, kto w samorządzie pracuje, wie o co chodzi. Pytania słucham. Dziękuję bardzo, bardzo dużo ludzi się zgłosiło. Bardzo proszę, zaczynamy Pani Radna Irena Waśniewska. Ja mam pytanie do paragrafu 6, który brzmi: do otrzymania karty mieszkańca uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy Błonie, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany
i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest gmina Płonie, bez względu na to, czy osiąga dochód, a także członkowie jego rodziny w rozumieniu artykułów 6 punkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1507, z późniejszymi zmianami. Czy, panie sekretarzu, tutaj w tym paragrafie uprawnieni będą też rolnicy, którzy płacą podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa, a nie płacą podatków w Urzędzie Skarbowym w Bielanie. Bo to jest, bo nie wiem, czy to ta formuła zawiera tę treść. Bo wszyscy mieszkańcy, którzy płacą podatek, a co z rolnikami, którzy płacą podatek rolny? Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Czy jak to jest z tym, bo to ten paragraf szósty, analizując, brakuje mi tutaj rolników, którzy płacą podatek rolny. Dziękuję, panie sekretarzu, bardzo proszę. To powiedzieć, bo to jest bardzo ważne pytanie, bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, nie jest to jednoznaczne. Ja to jeszcze sprawdzę. Proszę. Czyli będzie może dopisane lub podatku rolnego. Tak. To bardzo dobre pytanie. A jeszcze, panie sekretarzu, a dzieci do 18 roku i uczący się do 25 roku życia, czy oni są tu ujęci? A także członkowie jego rodziny. Czyli no tak, ale znowu kontynuacja rolników i tak dalej. Tak, jest kwestia, bo to jest bardzo istotne. Rolników rzeczywiście. Sam będąc rolnikiem nie płaciłem podatku, ale powiem sobie, tak dokładnie, dobrze, dziękuję. Ale jeszcze w jednym paragrafie, to znaczy w paragrafie 8, który mówi punkt 1, uzyskanie karty mieszkańca odbywać się będzie na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Płonie oraz w punktach specjalnie do tego wyznaczonych. Opłatnie czy nieodpłatnie? Nieodpłatnie. No to nie powinno być zaznaczone. Będzie nieodpłatnie na wniosek złożony w Urzędzie Miasta. Jeżeli jest napisane, nie jest napisane, że odpłatnie, to przypominam, że my działamy w granicach tego, co nam wolno. Czyli jeżeli nie jest napisane, że odpłatnie, to jest nieodpłatnie oczywiście. Bo no może i tak, ale to jakoś tak też dla mnie należałoby transparentnie, no ale czy to wszyscy wiedzą? No właśnie, czytając niektórzy już ze mną rozmawiali i pytali. Dlatego analizując pytam. To by było tak. Ale zniżki 3 złota, weźmiemy 10 zł. No tak, ale to by... Dobrze, oczywiście możemy... W niektórych miastach karty są... Jeżeli państwo uznają, że warto to podkreślić, to oczywiście możemy wnieść to jako autopoprawkę. I uzyskanie karty mieszkańca odbywać się będzie na bezpłatny wniosek. Nieodpłatnie na wniosek złożony. Na wniosek oczywiście złożony w Urzędzie Miejskim oraz w Płoniu w punktach specjalnie do tego wyznaczonych. Ale i też mam taką uwagę, czy niedobrze by było, żeby podać numer telefonu, pod którym ewentualnie udzielano by informacji. Pani radna, ale nie w uchwale, zarządzenie burmistrza będzie o wszystkim mówić. Bo dalej odnoszenie jest, że zarządzenie będzie regulowało... Czyli w regulaminie będzie wszystko... To jest regulamin, nie uważam, że wszystkiego zarządzenie. Nie, oczywiście, że tak. Ja zdaję sobie doskonale sprawę. Zresztą w uchwale jest napisane, że będzie zarządzenie burmistrza w tym regulaminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani Jagoda Sowińska. Kasia jeszcze była przede mną. Proszę, Kasia. Bardzo proszę pani Jagoda Sowińska. No dobrze. To ja w takim razie powiem w imieniu nas obydwu tutaj. Jeżeli chodzi o zakres, że tak powiem, plusów tej karty, czyli tego, co mieszkaniec ma zyskać, to brakuje nam tutaj jednego, a mianowicie pan burmistrz mówił, że jeżeli nie będziemy dopłacać do drugiej strefy, bo w zamiarze jest właśnie wydanie karty, opracowanie karty mieszkańca, w której między innymi będzie dopłata dla dojeżdżających mieszkańców. Nie ma tu o tym ani jednego słowa. Ani jednego słowa. A miało być taki zapis, że ta karta uwzględni również dopłaty dla dojeżdżających do biletów. Dopłaty do biletów.
To są słowa pana burmistrza. Jeszcze jakieś pytanie, pani radna? I to jest... Tak, tak. Bardzo proszę, pan sekretarz. Na obecną chwilę nie przewiduje się. Pani, znaczy my z tego co wiem, to czekamy na informację, która ma wpłynąć od prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No, ZTM jest przede wszystkim. ZTM jest przede wszystkim. Więc jeżeli tak, panie sekretarzu? Tak, dokładnie jest. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy. To właśnie raz, dwa odpowiedzi, które otrzymaliśmy, tak jak chyba to już było wspominane, od kolei mazowieckich na temat ilości, też jakby żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy, w tym sensie, że zasłonili się tajemnicą handlową i nie chcą udzielać takich informacji. Także na dzień dzisiejszy nie byłoby wiadomo, o czym mowa. No nie przewiduje się na obecną chwilę. Karta w przyszłości oczywiście te korzyści mogą być rozszerzane, to nie jest katalog zamknięty. Ale też nie ma takiego zapisu. Nie ma, no to nie ma, dlatego że się teraz nie przewiduje, tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu. Dziękuję pani. Zaraz pan burmistrz Książek, a później pani radna Mielcarz. Tak, bo tutaj Przemek tak trochę skrócił, to proszę Państwa, to, że w karcie nie jest zapisane, a były takie rozmowy, to wszyscy dobrze i Wy Państwo pamiętacie i burmistrz pamięta, tylko tak jak tutaj już później sekretarz uzupełnił, my cały czas nad tą drugą strefą pracujemy. To nie jest tak, że ktoś coś tam gdzieś napisze i tutaj nie ma. Poszły pisma w grudniu, no temu poszły do wojewody, na to nie ma jeszcze odpowiedzi. Do prezydenta. Tak, no, znaczy do prezydenta miasta. I musimy mniej więcej też wiedzieć, co nam zaproponuje drugą strefę, o jakich pieniążkach rozmawiamy tam i czy karta mieszkańca będzie tańsza, czy nie tańsza, jaką kwotę zaproponować ewentualnie w karcie mieszkańca na dowóz, czy na dofinansowanie, że tak powiem, do tego transportu. Także dzisiaj, w dzisiejszym momencie wpisywanie jakichś dopłat do jazdów byłoby zbyt przedwczesne. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Katarzyna Mielcarz. Ja mam trzy pytania. Mam pytanie, czy zniżki dotyczące karty mieszkańca będą jakby łączone ze zniżkami karty dużej rodziny? Nie. To jest jedno. Mam wszystkie zadać wszystkie trzy, czy będziemy po kolei? Kolejne mam pytanie, ponieważ karta dużej rodziny, na przykład objęte są nią zajęcia, które odbywają się w Centrum Kultury, to czy też w karcie mieszkańca przewidziana jest taka modyfikacja i dopisanie zajęć, które są w Centrum Kultury i do karty mieszkańca? I kolejne moje pytanie, czy był jakiś szacunkowy koszt, który, ile nas to będzie kosztowało jako gminy generalnie takie zniżki? Czy było coś szacowane na ten temat? Jest zapis w budżecie na to, rezerwowaliśmy milion złotych. Okay. Bardzo proszę, pan sekretarz. Pierwsze pytanie odpowiem krótko nie, drugie też odpowiem nie, a trzecia odpowiedź, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, jest kwota zarezerwowana, ale tak naprawdę to wszystko wyjdzie w praniu, ile osób zgłosi się po tą kartę, ile będzie korzystać, nie wiemy na obecną chwilę, to dopiero się szacunki, bo jakie szacunki bym w tej chwili nie podał, to będą tak zwane z palca. I ich jakby realność będzie zupełnie teoretyczna. Może być więcej, może być mniej, dlatego nie chcemy strzelać osób. Najpierw trzeba rozprowadzić kartę wśród mieszkańców, poinformować ich, rozprowadzić kartę wśród mieszkańców i zobaczyć, jaka będzie, ile osób z tego będzie korzystać. Wtedy po pierwszym roku, nawet pierwszym półroczu, choć pierwsze półrocze to jeszcze nie wszyscy skorzystają, więc nie będzie miarodajne, ale dopiero tak naprawdę po przyszłym roku będzie dokładnie wiadomo. Dziękuję. Mam jedną prośbę, pani radna Sowińska, jakby mogła wyłączyć mikrofon. Bo blokuje nam linię, nic się nie stało. Dziękuję. Pani Mielcarz, ad vocem. Tu mam pytanie. Dlaczego nie, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, jakie są argumenty, żeby to nie zostało włączone w tą kartę? I drugie pytanie, czyli rozumiem, że jakby posiadacze karty dużej rodziny będą wybierali, czy używają karty dużej rodziny, czy wybierają kartę mieszkańca, tak? W instytucjach, w których obowiązuje jedna i druga ewentualnie. Panie sekretarzu? Tak, dokładnie, będą wybierali oczywiście. A dlaczego nie? No właściwie dlatego, że no, nie, jak zrobimy wszystkim zniżki na wszystko, no to nagle się okaże, że ta cena tak naprawdę to nie jest powiedzmy 5 zł, tylko 2,50. Więc karty w centrum kultury, karta dużej rodziny obowiązuje na te zajęcia, prawda? No ale to jest jakby premiowanie rodzin wielodzietnych.
tutaj jest dla każdego, więc no nie, obniżając cenę dla każdego w gminie, kto będzie miał kartę, to możemy równie dobrze zlikwidować karty i obniżyć cennik, no bo to będzie. Dlatego tamte zniżki wyższe dla karty dużej rodziny po prostu promują do rodziny wielodzietnej. Taki był cel. Żeby ręce nie zabolały, to tak, teraz pani radna Marzena Cichewicz, później pan Jakub Bargieł, później pan Konrad Janowski, a później pani Monika Zalewska. Proszę pilnować swojej kolejki. Bardzo proszę pani Cichewicz. Chciałam tak zadać kilka pytań w tym temacie. I teraz tak. W celach w paragrafie trzecim czytamy, że w szczególności w następujących obszarach. I jest obszar oświata i wychowania, który nie ma przełożenia na paragraf 4. Ja rozumiem, że obszar no, wymieniamy, że coś może dojść później, ale nie jest w ogóle nic uwzględnione jakby z zakresu zniżek dla tego obszaru na dzień dobry. Bo załóżmy, punkt siódmy. Sztuka, punkt siódmy. No, paragraf czwarty, punkt siódmy. Pierwszy jeden po przyjęcie ich dzieci do przedszkola. Aha, to tylko, dobra, to dziękuję bardzo. Teraz jeszcze mam pytanie. Takie techniczne. Myślałem, że pani radna powie o kwestii ochrony zdrowia, bo ja już tutaj miałem punkt trzeci. SPA. No, też mogłabym zadać to pytanie. Ja teraz przepraszam. Poważnie już. Czy zdążą państwo zrobić przetarg na wyłonienie dostawcy? I skoro od 1 kwietnia ma to być wdrożone, mamy koniec stycznia, czyli luty, marzec, 2 miesiące na przeprowadzenie całej procedury, wdrożenie tego. Więc chyba, nie wiem, czy przetarg chyba powinien na to być, bo nie wiem, jakie są koszty, nie orientowałam się do końca. Woda jest znacznie poniżej, bardzo poniżej, tak dokładnie. Z wolnej ręki będzie wybór na podstawie... No będą zapytania ofertowe do firm, które to robią, dadzą swoje oferty. W każdym razie jest ceny jakby urządzeń, wdrożenia, oprogramowania są naprawdę dużo poniżej kwoty... Wymaganej do przetargu. Jeszcze teraz pytanie też mam takie. Czy pracując nad tym rozwiązaniem i to, co powiedział pan, że w przyszłości będą zapraszani we współpracy przedsiębiorcy i inne podmioty, czy jest, jaki już macie przygotowany schemat obiegu rozliczeń, bo to też jest istotna kwestia, jak będą wyglądały rozliczenia. Źle się zrozumieliśmy. Pani mówi o rozliczeniach z przedsiębiorcami. My się nie będziemy w żaden sposób, oni mogą zadeklarować jakiś upustów, nie, to jest ich jakby decyzja, czy chcą się w ten sposób promować, bo to właściwie o to chodzi. My jedyne co im damy, to jakby wprowadzimy ich do programu, do systemu obiegu informacji o tym, że są i dostaną ładną naklejkę, ewentualnie jakiś certyfikat, który powieszą gdzieś w widocznym miejscu. To jest jedyny koszt w tych relacjach. Pytanie jeszcze kolejne dotyczące obowiązywania tej karty. Ona będzie, tak jak jest określone w paragrafie 7, punkt 1, będzie na czas określony i z upływem 30 czerwca nastąpi przestanie obowiązywać. Czy w momencie, kiedy ktoś będzie chciał na przykład w lipcu albo w sierpniu korzystać i dalej, to będzie na zasadzie doładowań czy wydawania kolejnych nowych kart? To będzie na zasadzie doładowań. Aby uruchomić od nowa kartę, trzeba będzie wykazać się rozliczeniem z Urzędem Skarbowym, w którym będzie, tak jak jest zapisane, czyli gmina Błonie będzie figurować jako miejsce, gdzie pieniądze spływają. To wszystkie pytania, a jeszcze tak jakby w nawiązaniu do tematu też i tego, że nie ma tej drugiej strefie tutaj nic, ja mam prośbę do pana burmistrza, by mógł przekazać pismo, które było wysłane do ZTM. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę pan Jakub Bargieł, radny. Mam takie pytanie. Widzę, że tutaj jest zniżka na usługi w nowo budowanym budynku na pływanie strefę SPA. Mam pytanie, czemu nie było rozważane, żeby była na przykład też ulga na kręgle i strzelnicę, to też mam takie pytanie, czy będzie taka możliwość, jak może będzie wyłoniona osoba, czy podmiot, który będzie się tym zajmował. I mam również pytanie,
skoro będą mogli mieć kartę osoby, będą mogły mieć osoby, które się uczą do 18 roku życia bądź studenci, to w zasadzie dla nich, jeżeli będzie odejmowana kwota od biletów normalnych, to w zasadzie kwota będzie albo taka sama, albo będzie wyższa niż na zniżkę ulgową. Tak mi się wydaje, chyba że może być inaczej. No będzie musiał sobie wybrać. Nie wszyscy 19-latkowie studiują albo się uczą, mogą już pracować. Ja ci myślę o 19 roku życia. Młodzieży. No, 18 lat. No, okej. Okay. Panie sekretarz. Pan przewodniczący akurat odpowiedział dokładnie. Dokładnie. No oczywiście. Jeżeli chodzi o te usługi, czyli kręgielnia Strzenica, no, w tej chwili widziałem, leży u burmistrza przygotowany przez Centrum Sportu ogłoszenia o konkursach na wynajęcie tych powierzchni, nazwijmy to. I no, jak będzie operator wyłoniony, no to wtedy od niego zależy, czy będzie chciał stosować ulgi, czy nie. No to my jakby nie ma tego w warunkach przetargu, no z tej choćby przyczyny, że jakby zostałoby skalkulowane przez niego, że czyli gmina musiałaby za to zapłacić też, tak? No nie przewidzieliśmy. Przewidzieliśmy tylko tam, gdzie my mamy bezpośredni wpływ na to i te rozliczenia są na wprost, czyli z naszego budżetu idzie. Tutaj by się zaczął kłopot rozliczenia z nim, tak? A tego chcemy uniknąć. Dobrze, bardzo proszę, pan radny Konrad Janowski. Ja mam pytanie, kto za to płaci? Pan płaci społeczeństwo. Bardzo mnie cieszą tutaj wskazane w paragrafie drugim cele, tak, ogólne budowania tożsamości lokalnej. Przy czym, jak żeśmy rozmawiali o tym jakiś czas temu, ja prosiłem wziąć pod rozwagę możliwość analizy ekonomicznej tego, ponieważ koszt jakby samej produkcji, obsługi tego, tak, to jest jakby jeden z aspektów, ale tutaj mamy dużo zniżek w różnych, że tak powiem, obszarach. Na marginesie to jest też bezpłatny wstęp na lodowisko w Błoniu, jak rozumiem, to ono obecnie jest bezpłatne, tak, jak rozumiem, kształt tej uchwały zakłada, że być może kiedyś będzie płatne, ale to się... Dobrze, ale panie radny, bardzo proszę. Ale to wiąże się oczywiście też jakby z dodatkowymi kosztami, jak to będzie rozwiązane, bo ktoś musi sprawdzać, prawda, komu przysługuje wstęp na to bezpłatne lodowisko, no bo w Centrum Kultury rozumiem, jakie są już te mechanizmy wprowadzone. I miałem tak jakby pytanie jest o możliwość przeanalizowania tego w takim szerszym kontekście, że badając przypadki innych gmin, że dochód na przykład z tej części spisu od osób fizycznych po wprowadzeniu takiej karty wzrósł im o tyle na przykład, tak, bo zwiększył się jakoś tam procentowo się zwiększyła deklaratywność odprowadzania podatków dla naszej gminy. Wiemy mniej więcej, ile osób chodzi do Chin, wiemy mniej więcej, ile osób chodzi do Muzeum Ziemi Błońskiej. Jak rozumiem, w biznesplanie dotyczącym Centrum Kultury, Centrum Sportu też zakładaliśmy jakiś taki przepływ ludzi. Pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie się z tym zmierzyć, tak? No bo może się okazać, że to jakby, że kosztuje to duże pieniądze, tak naprawdę nie ma jakiegoś tam większego wpływu na, po stronie przychodów gminy. Oczywiście te cele wskazane w paragrafie drugim są niewymierne, tak, bo ciężko jest zmierzyć poziom identyfikowalności się z gminą, ale pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie podjąć się zbilansowania tych kosztów po stronie spodziewanych wydatków i spodziewanych przychodów z tytułu wprowadzenia karty miejskich, bazując na doświadczeniach zaprzyjaźnionych gmin albo niezaprzyjaźnionych, ale które mamy. Dobre pragnienie. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan sekretarz. Szanowny panie radny, z rozmów z innymi, z przedstawicielami innych gmin, którzy wprowadzili te karty, wynika, że zanotowali to. Nie byli w stanie określić dokładnie,
ile wynikało z jakby corocznego przyrostu, a ile wynikało, bo to waha się w zależności od tego chociażby, czy nie wiem, deweloper wybuduje jakieś osiedle i nagle mamy przyrost mieszkańców i za tym powiedzmy część deklaracji idzie. A ile wynikało z karty mieszkańca? Na pewno stwierdzili szybszy przyrost meldunków, więc jakby no, ewidentnie musiało to mieć wpływ też na rozliczenie podatku na terenie. Ale z drugiej strony my nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie w sposób miarodajny wskazać, ile osób w tej chwili u nas mieszka na terenie gminy, a nie jest zameldowanych i ewentualnie jaka grupa z tych osób się zamelduje. Wiemy, że są rozbieżności, wiemy, że mamy kilka baz danych, z których możemy korzystać. Pierwsze to są dane meldunkowe. Drugie to są dane z rejestru wyborców, aczkolwiek no one wynikają z meldunków. Trzecie to jest GUS, czyli dane podawane przez GUS, które są wyższe zawsze, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców na terenie gminy Głonie, od tych meldunków i od tych danych, które my mamy. Wynika to najprawdopodobniej z jakiegoś algorytmu, który oni przyjęli i przepływów jakby założeń przy przepływie mieszkańców, czyli pod Warszawą wiadomo, że jest raczej trend, że osiedlają się, a gdzieś, nie wiem, w Suwałkach stamtąd upływa. Na tej podstawie, bo zawsze mieliśmy około 1000 więcej mieszkańców według GUS-u niż było ich zameldowanych, więc no, na pewno mieszka u nas więcej ludzi. Wiemy też, że mieszka sporo ludzi, obcokrajowców, którzy jakby no ciężko, no co prawda też płacą podatki, ponieważ są zatrudnieni są legalnie, więc pytanie też, czy oni meldują, jakby meldują się, więc jakby też te pieniądze za nimi w jakiejś części idą. Nie jestem w stanie panu przedstawić analizy i tak naprawdę po pierwszym pełnym roku funkcjonowania my będziemy wiedzieli, jaki to ma wpływ, patrząc na powiedzmy krzywą wzrostu jakby dotychczas, tak, i czy nagle ta krzywa nam zacznie być bardziej w pionie, czy nic się nie zmieni, jeżeli tak mogę powiedzieć. No, ja nie jestem w stanie tego przekalkulować, ponieważ nie wiem, ile osób będzie chciało mieć kartę, ile skorzysta, zakładam, że sporo, ale pytanie, czy ile z tych osób jest niezameldowanych, a się przy okazji zamelduje. No, wiemy, że są przypadki, wiemy, że jest sporo przypadków ludzi mieszkających na terenie gminy Płonie, którzy nie są tu zameldowani, właśnie z powodu, często to właśnie w rozmowach wynika, bo mają mieszkanie komunalne w Warszawie. No i nie chcą wyglądać, więc się tam dalej są zameldowani, tam wynajmują, a tu mieszkają. I oni, nie podejrzewam, żeby ta karta ich zmobilizowała do tego, żeby tutaj zamieszkać. A to nie jest mała grupa ludzi, ponieważ wynajem mieszkania, a tutaj te profity, które mają, no to są niespółmierne. Także, panie radny, no nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem w stanie przeprowadzić takich wyliczeń. Wszyscy, z którymi rozmawiałem z gmin, chociażby z Grodziska Mazowieckiego, twierdzą, że przyniosło to pozytywny efekt, że był przyrost meldunków, w związku z tym były przyrost też przychodów z PIT-u, ale nie byli w stanie określić, jaki to jest jakby procent w całej skali przychodów dodatkowych z dochodów gminy. Nie byli w stanie tego jakby powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę, adwokat pan Konrad Janowski. Okej, czyli rozumiem, że teoretycznie planujemy monitorowanie tego, tak? Czy sobie wyznaczymy jakieś czwarty kwartał. Będzie dopiero miarodajny, bo radny lipiec, sierpień będzie niemiarodajny, bo będzie zapisany poprzez... Przepraszam, ale dopiero w mojej ocenie dopiero koniec po przyszłym roku, czyli po pełnym roku funkcjonowania karty, my jesteśmy w stanie określić, czy to coś daje, bo tutaj będzie półrocze. Raz, że półrocze, dwa, że to będzie okres, kiedy no, w tym półroczu tak naprawdę będą ci ludzie potem po tą kartę sięgać, ci, którzy chcą, i ewentualnie przy najbliższym picie pewnie no i to jest kwestia, że jeszcze nie każdemu się będzie chciało specjalnie jechać, tylko przy najbliższym picie powiedzmy składanym będzie zmieniał. No tak też tak myślę, także dopiero przyszły rok moim zdaniem, czyli w 2022 po zakończeniu 2021 będziemy w stanie określić, pani skarbnik sprawdzi ten wzrost przychodów i zobaczymy, czy jest wyższy niż jakby standardowo rok do roku. Okay, dziękuję bardzo. Pani skarbnik jakby jest w stanie poprzez, nie wiem, zastosowanie różnych proporcji tak sobie określić mniej więcej, jak to wpływ ma na po stronie przychodów. To jest takie
jedno pytanie i a propos tych gmin sąsiednich, tak, to jak rozumiem, no coś oni muszą wiedzieć. Pytanie jest, czy ta różnica była na tyle duża, że ze spokojem stwierdzili, że jednak w ten czy w inny sposób po stronie przychodów niż wydatków był ten program co najmniej na zero, tak? Grodzisk Mazowiecki, mówiąc wprost, jest zadowolony. Z jednej strony no, twierdzą, że coś im dodało, jeżeli chodzi o przyrost mieszkańców. Z drugiej strony no, też jest to jakby identyfikacja mieszkańców z daną gminą poprzez posiadanie tej karty. No, jakby nie tylko ta część finansowa. Dziękuję. Pan burmistrz Książek? No, tak, ja tylko króciutko. Kwestia jest tej ekonomii, bo tak bardzo długo pan radny tutaj mówi o ekonomii, ale nie tylko ekonomia. To, co przed chwilą powiedział sekretarz, utożsamienie się z gminą i druga rzecz, którą ja osobiście myślę, że przez tą kartę mieszkańca, komfort naszego mieszkańca na terenie naszej gminy. To, co rozmawiamy na temat na przykład lodowiska. Ktoś, kto jest mieszkańcem, my płacimy za to lodowisko, a przyjeżdżały całe autobusy na nasze lodowisko, szkół z Żyrardowa, z Sochaczewa, z innych i tak dalej. To będzie ktoś, kto ma taką kartę, będzie komfortowo się na naszym terenie poruszał i będzie mu można zrobić większe usługi. A propos parku Bajka, może kiedyś będą jakieś odpłatne usługi, gdzie też cały czas inni przyjeżdżają, którzy nie zostawiają żadnej złotówki, a niszczą, depczą o śmieciach w przyszłości. Właśnie, panie burmistrzu, więc ja myślę, że komfort mieszkańca, który będzie posiadał tą kartę, który będzie płacił podatki, będzie dwa razy lepszy. Nie tylko ekonomia robi, że musimy na wszystkim zarabiać. Dziękuję bardzo. Pani Nina Zgoda, przypominam, że na pani radna Zalewska, teraz panie radny. Panie Konradzie, z całym sympatią i szacunkiem do pana, ale podczas pana wypowiedzi i tego zachowania, no chcę używać tego paragrafu związanego ze statutem, który ogranicza kwestię wypowiadania się. Naprawdę szanujmy się, no jest jedno ad vocem, jedno zachowała pani Cichewicz, jedno zachowała pani Waśniewska, panu dam trzy. No proszę za chwilę poczekać, zaraz będzie kolejna tura pytań wtedy. Dziękuję. Pani Monika Zalewska. Dziękuję. Tak naprawdę to już nie wiem, czy dobrze pamiętam, co chciałam zapytać. A tak, wracając do tej karty Duża Rodzina i karty Mieszkańca, bo chciałam zapytać, co Kasia się pytała, i Kuba tam rozmawiał, jeżeli chodzi o te ulgi. Bo tak naprawdę z tej uchwały nie wynika do końca, że mieszkańcy będą stali przed takim wyborem, albo z tej karty, albo z tej karty, tak? I czy to nie będzie właśnie porozumienie, tym bardziej, że w paragrafie 12 jest napisane, że uchwała nie narusza praw do innych ulg przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa. No, zgadza się, nie narusza, czyli masz dwie karty i wybierasz, z której chcesz skorzystać, która jest dla ciebie korzystniejsza, nie narusza to prawa do drugiego. Jak będę chciała tej istej? Nie, uczymy. A się może napisać? Czy to będzie w jakimś regulaminie, czy w zarządzeniu? Jest regulamin, jest zarządzenie, tak, ale jeżeli państwo życzycie sobie, żeby wpisać to, żeby było czarno na białe, to oczywiście możemy wpisać do uchwały, jest to w zarządzeniu burmistrza. Dobrze, jest napisane, że burmistrz. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Ewa Podrywa. Ja tylko jedno zdanie. Pan burmistrz powiedział po części to, co chciałam powiedzieć. Moim zdaniem monitorowanie tego jest bezcelowe, dlatego że nawet jak się okaże, że ten program nie przynosi żadnych korzyści finansowych, to przecież nie zrezygnujemy z niego, bo jak już część mieszkańców będzie korzystała, to na pewno nie zrobimy tego. I po co, ale po co nam to wiedzieć w ogóle? No i tak ma będzie istniał, i tak będzie działał. No, żeby był atrakcyjny. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Konrad Janowski. To co Jakub powiedział, tak Ewaj, po prostu wiesz, chodzi o to, że możesz, monitorując, masz więcej danych i możesz to modyfikować, bo na przykład wiesz, że tożsamość z gminą osiągamy w różny sposób i można osiągać niższymi kosztami albo większymi. Ten sam efekt. Dziękuję, pan sekretarz. Szanowni państwo, no, w związku z tym, że jest to system, który jakby ten oprogramowanie i ta karta no, pozwala
pozwala zbierać dane na temat korzystania, no to jest, będzie możliwość monitorowania, no ale post factum, czyli po tym, jak już ktoś skorzysta, czyli po pierwszym roku korzystania tak naprawdę będzie można jakieś wnioski wyciągnąć, jakieś analizy przeprowadzić. W tej chwili to jest wróżenie z fusów. I rzeczywiście, tak jak tutaj powiedzieliście, no to od tego potem będzie zależeć, czy jakby będzie można później podejmować decyzję, czy zmieniamy te ulgi, czy idzie w górę, czy coś innego. No, będzie można wtedy podejmować decyzję, bo w tej chwili to my możemy, to są nasze pobożne życzenia, że to zafunkcjonuje tak, a być może zupełnie inaczej. Po prostu musimy, to trzeba sprawdzić. Korzystamy ze wzorów z innych gmin, bo przecież nie wyważamy otwartych, nie ma sensu uważać otwartych drzwi. Grodzisk jest zadowolony, twierdzą, że przyniosło im to wymierne korzyści, ale też te mniej wymierne, czyli identyfikacji z lokalnej. Spróbujmy, po pełnym roku, tak naprawdę po pełnym roku obowiązywania będziemy mogli wyciągać wnioski. Dobrze, dziękuję. Ja mam pytanie do pana burmistrza Książka w sprawie tego regulaminu, bo tutaj po wypowiedzi pani radnej Marzeny Cikiewicz taka myśl mnie naszła, że związana z tymi kwestiami podatkowymi. Panie burmistrzu, czy jeszcze nie powinniśmy do tego katalogu, co tutaj jest dedykowane, co mieszkaniec musi przedstawić, na przykład deklaracji śmieciowej, żeby jeszcze zobaczyć, czy dana osoba złożyła deklarację śmieciową. To jest takie rzucone, to można w przyszłości, ale tak, czy jesteśmy fair, tak? Gmina jest fair wobec mieszkańca, czy mieszkaniec jest fair i cała jego rodzina? Bo to też bierzmy pod uwagę, że czasami jest kilkanaście osób w domu, a tylko jest kilka zgłoszonych, tak? Więc tutaj pani radnej dziękuję, że mnie natknęła tą myślą, ale może nie teraz, ale w przyszłości, panie burmistrzu, na przyszły rok można by było to zrobić, bo tak jak wiemy, to jest taka moja, no bardzo dziękuję, no nie chcę tutaj wyważać drzwi, jak to pan sekretarz powiedział, ale chodzi o to, że w 2021 będzie nas czekał nowy przetarg na śmieci. Więc znowu ta ilość mieszkańców możemy też w to uderzyć, żeby sprawdzić, ile osób mamy, które powinny być zadeklarowane u nas w gminie ze śmieciami. Panie burmistrzu. Słuchajcie, bo nie widzicie, chcieli, żeby na siłę wpisywać do karty mieszkańca deklaracje i inne rzeczy. Ja myślę, że karta mieszkańca będzie jako jednym z narzędzi, którym będziemy się mogli posługiwać do weryfikacji właśnie tych deklaracji. Tak jak teraz mamy, takim narzędziem jest Wydział Mędrkowy, gdzie sprawdzamy ilość osób zamontowanych w stosunku do złożonych deklaracji. I Straż Miejska wchodzi, mieszkańcy piszą wyjaśnienia. Tak samo karta mieszkańca będzie czymś, co będzie można jako narzędzie do weryfikacji. Jeżeli ktoś złoży, że zamieszkuje tyle i tyle osób, składa PIT, ma dzieci, to ja to wtedy zweryfikuję. Ale wpisywanie, że ktoś deklarację przyniesie, to będzie kwestia czegoś takiego, że będą nie korzystać. Nie będą korzystać z karty mieszkańca poprzez to, żeby próbować poszukiwać na śmieci. Super pomysł, panie burmistrzu, bo będzie to próba złapania w inny sposób, bardziej skuteczniejszy, widzicie? Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. To ja tylko jedną rzecz chciałem tutaj dodać, że w oświadczeniu RODO, które musimy na tym formularzu również dodać związane z płatnościami śmieciowymi, żebyśmy mogli te rzeczy sprawdzić. Żeby później nie było, że ktoś podpisał i nie było tej klauzuli, że my możemy te jego dane wykorzystać czym innym. Przepraszam, bo skrzywienie zawodowe z innych kwestii. Bardzo proszę, pani radna Marzena Cichewicz. Mam takie wyprzedzające trochę funkcjonowanie tej karty w jakimś odleglejszym jakby czasie i ten jej rozwój tej karty, czyli zapraszanie podmiotów. Co jest, czy braliście pod uwagę, że jak skupiamy się na tych mieszkańcach, którzy płacą PIT, a co na przykład, czy braliśmy pod uwagę jakieś ulgi, czy też wdrożenie do tej karty podmiotów, tudzież pracowników tych podmiotów, którzy płacą w Łomiu CIT. To jest pierwsza rzecz. I teraz druga rzecz, drugie pytanie. Jak jak płacisz CIT, to jak prowadzisz działalność. Mam taką
nie wiem, może ja nie jestem polonistą z wykształcenia. Prosiłabym, żeby tutaj pani nauczycielki może się wypowiedziały, czy ja przesadzam, czy jednak brzmienie paragrafu 6 nie powinno być skorygowane. Bo tutaj jest tak naprawdę cały paragraf 6 napisany jednym dziurkiem, w jednym zdaniu, z licznymi przecinkami i można to opatrznie zrozumieć, a w szczególności końcówkę zapisów w stosunku do tego, co jest napisane na początku. Że, a także członkowie jego rodziny w rozumieniu artykułu i tak dalej. Natomiast do otrzymania karty mieszkańca uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy Błonie, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest gmina Błonia, Błonie, bez względu na to, czy osiąga dochód, a także członkowie jego rodziny w rozumieniu. Czyli to jest nie po polsku, tak. I tutaj bym prosiła może, żeby zredagować to, podzielić to na kilka zdań, żeby to miało jakiś no, taki oddźwięk bardziej odpowiadający. Tak, no może mi teraz, żeby każdy się może domyśli. Może się domyśla, ale to nie jest takie oczywiste. No, to jest taka dygresja polonistyczna, że to zresztą zawsze powtarzamy nam na języku polskim, że trzeba wydać proste zdania, a nie rozciągnięte z przecinkami. Dziękuję. Bardzo proszę, panie przepraszam, burmistrza, bardzo proszę. Funkcjonują zadania wielokrotnie złożone z tego, co pamiętam, z sekcji języka polskiego. Nie wiem, może ktoś rzeczywiście polonista się polonistka jest jakaś polonista. Proszę wydać opinię. No, moim zdaniem jest korekt. Bardzo proszę, pan Konrad Janowski. Wydaje mi się, że rozumiem, o co chodzi marzenie, ponieważ członków rodziny można by przesunąć tuż po określaniu mieszkańca i wtedy będzie wiadomo, że chodzi o mieszkańca, a także członków rodziny. Można członków rodziny dać w nawiasie, żeby też się, że tak powiem, nie myliło przypisanie cech mieszkańcowi. Taka sugestia do analizy na spokojnie w zaciszu gabinetu, a rzeczywiście, jeżeli są jakieś wątpliwości, można postawić kropkę i po prostu jeszcze rozbudować opis tego mieszkańca. Dziękuję bardzo panu radnemu, tylko jest jedna kwestia, że jak tą kwestię tych członków rodziny przeniesiemy wyżej, to trzeba będzie od razu przenieść z całym paragrafem, z całym akapitem związanym zgodnie z artykułem i tak dalej, i tak dalej. Panie burmistrzu. Proszę państwa, prawda jest taka, że tak jak tutaj pan sekretarz i tak dalej, nikt nie robi, żeby wyważać drzwi, żeśmy to podglądali inne gminy, tak jest zapisane. Jeżeli uważacie, że trzeba się nad tym względem polonistycznym pochylić, poprosimy któryś z panów polonistek, żeby się nad tym, ale mi się wydaje, że niejednokrotnie uchwały są tak skonstruowane, że potem idą właśnie do wojewody i wojewoda poprzez to, że z językiem polonistycznym zostało to napisane, tą wojewodę, to moim zdaniem, tak mówimy, inne samorządy w ten sposób przygotowany punkt do wojewody, zostało to zaopiniowane pozytywnie. Więc nie było z tym, że tak powiem, złej interpretacji. Dobrze, dziękuję panu burmistrzowi, ja tylko udzielam głosu panu przewodniczącemu Cieszarowi. Drodzy państwo, my tutaj nad takim długim zdaniem w Konstytucji mamy kilka prostych zdań złożonych i różne instytucje się kłócą, które jakie ma uprawnienia w tym względzie, więc no tutaj... Ja tylko bardzo krótko, słuchajcie państwo, dosłownie to jest język urzędowy, tu się pewnych dokumentów nie da się pisać językiem literackim. Tyle. Na to zwraca się uwagę przy redagowaniu różnego rodzaju paragrafów, przepisów i tak dalej. Język urzędowy rządzi się... Ale rządzi się swoimi prawami, koniec. Dziękuję bardzo, pan sekretarz. Przeczytałem jeszcze raz to zdanie, dla mnie jest ono jasne i czytelne, no, wielokrotnie złożone, no, ale ja nie widzę tutaj jakby możliwość przestawiania kolejnych konkretnych
części tego zdania powoduje, że w ogóle będziemy musieli tutaj zacząć to rozbudowywać i w ogóle redakcję zmieniać, żeby osiągnąć ten sam cel. Pani Monika Zalewska, a później pan jak. Nie, no ja chciałam jeszcze powiedzieć, że może być dłuższe to zdanie, bo jeszcze trzeba rolniku. A właśnie. Dziękuję. Bardzo proszę panią Jakub Bargiem. Ewentualnie zamiast przeczytać kłamstwo rozporządzenie, uprawnieni są również członkowie. I dalej to było. I rolnicy. Dobrze, szanowni państwo, zostawmy to tak jak pan burmistrz, taka jest moja propozycja, jak nie usłyszę, tak, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że tutaj została to przyjęta propozycja pana burmistrza, że zredagują to z polonistami, których mamy bardzo dobrych u nas w gminie Błonie. To jest jedna sprawa, a druga, pan sekretarz zobowiązuje się do sprawdzenia kwestii związanych z podatkiem rolnym i takiej autopoprawką to nie odpłatnie. Czyli tak, jedną na razie mamy teraz autopoprawkę przy głosowaniu na komisji, przy zaopiniowaniu projektu uchwały. Czy jest zgoda w tej sprawie? Sprzeciwu nie słyszę. Dobrze, szanowni państwo, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę Komisję Budżetu. Nie dostałeś? Wstaje Komisja Budżetu. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki. Pan, 7 stwierdzam, że komisja jednogłośnie zaopiniowała. Komisja Oświaty. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 7 osób. Jesteś za, tak? 8 głosów za. Dziękuję. Komisja Władzy Przestrzennego i Rolnictwa. Jednogłośnie. 6 głosów za. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Jednogłośnie 5 głosów za, dziękuję. I Komisja Bezpieczeństwa. Jednogłośnie 7 głosów za, dziękuję. Stwierdzam, że komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. I przechodzimy do, dziękuję panu sekretarzowi za omówienie tego projektu uchwały. I przechodzimy do projektu uchwały, który będzie oznaczony numerem 170 i to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przetargowe, bezprzetargowe przeniesienie własności nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej numer 163 łamane na 1 o powierzchni 0,4359 hektara położonej w miejscowości Białuty w obrębie 0003 Białuty, gmina Błonie. Panie sekretarzu, bardzo proszę o prezentację projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały dotyczy działki na terenie miejscowości Białuty. Macie państwo załączoną mapkę. To jest teren firmy Białuty spółka z o.o. obecnie, wcześniej spółdzielnia Białuty. Tak jak państwo widzicie, ten wąski pasek bo o tej działce mowa, który przechodzi tutaj jakby przez halę, czyli budynki zostały postawione kiedyś dawno temu na działce tej wąskiej, która była działką wcześniej kolejki buraczanej, mówiąc w skrócie, która szła od Oleszna, od Zbłonia, od dworca, od składu buraczanego, tak można powiedzieć. Nie potrafię państwu powiedzieć, w jaki sposób zdarzyło się, że te hale tam powstały, są to zaszłości sprzed wielu, wielu lat. Gmina jest właścicielem tej działki. I wystąpiła firma Białuty o uregulowanie tego tematu, czyli o sprzedaż. No, stan faktyczny jest jaki jest. Droga tam jest w powstanie, nie jest to szeroki pas, w związku z tym wystąpili o uregulowanie i zamknięcie tego tematu zgodnie z przepisami, tu państwo macie w uzasadnieniu. Istnieje możliwość sprzedaży bezprzetargowo. Oczywiście to się odbywa w taki sposób, że jest rzeczoznawca, który wycenia
wycenia taki grunt i to, tak jak zresztą przy odszkodowaniach, tak, wycena następuje na podstawie aktów notarialnych, które w okolicy były jakby realizowane, czyli sprzedaży w okolicy. No i tutaj z tego co pamiętam, to nigdy się nie zdarzyło, żeby burmistrz, bo były dwie czy trzy takie sytuacje, między innymi na chyba Błonie, wieś P3, czyli tam gdzie teraz taka wielka hala stoi, tam był też taki odcinek chyba bezprzetargowy, nigdy nie było to taniej, a zawsze drożej niż w operacie szacunkowym przygotowywanym przez rzeczoznawcę. Proszę. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz przedstawił projekt uchwały. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. To jest, tu Państwo całej mapy nie macie, tylko ten odcinek, który pokazuje, że stoją budynki na tej drodze, ale z tego co patrzyłem, to się ciągnie aż tam do tej drogi, która przez Białutki przechodzi asfaltowej tam i potem wzdłuż tej drogi, na pewno wzdłuż tej drogi też jest. To jest bardzo wąski pasek. To już nie Leszno jest. Tak, bo to do Leszna, tak, to w stronę Leszna, ale też i w prawo odbijało, ponieważ też w stronę Zaborowa ta kolejka kiedyś była. Także to jest cały ten obszar, cała ta działka, która jest naszą własnością na tym odcinku, czyli 4359 metrów kwadratowych. Dziękuję bardzo. Proszę, kto ma pytania? Panie sekretarzu, ja mam, czy my nie planujemy uruchomić jakiejś kolejki, żeby się nie było, że... No, raczej takich planów nie było, choć nie wiadomo, potrzeby mieszkańców mogą być takie, że trzeba będzie kolejkę uruchomić do Campinosu. Dobrze. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Pływaczewski. Znaczy stawka będzie ustawowa, tak? Można wiedzieć jaka? Tak jak powiedziałem przed chwilą, jest, będzie operat szacunkowy przez rzeczoznawcę, będzie cena określona na podstawie aktów notarialnych w najbliższej okolicy. Tak się ustala te ceny i nigdy burmistrz jakby nawet tej stawki nie uzgadnia, tylko wyższą stawkę niż jest w operatach szacunkowych. Jeszcze nie przypominam sobie, żeby była taka równo określona, tylko zawsze w górę jest podnoszona. Tym bardziej, że wiemy, że im zależy. Czy ktoś jeszcze z Państwa? To jest też tym bardziej, że to jest nasz zakład, który funkcjonuje już x lat, nie wiem, wcześniej spółdzielnia Białutki, prawda? I to dziada, pradziada, nasi rolnicy tam sprzedawali swoje plony. No właśnie, nie pamiętam. To jest rzeczywiście nasz rodzimy zakład, to nie jest jakaś tam korporacja, ale zapłacić muszą tak samo, czyli więcej niż w operacie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do tego projektu? Dziękuję. Bardzo proszę, głosujemy. Komisja Budżetu. Proszę o powstanie Komisji Budżetu. Dolary wstawać. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy za. Dziękuję. 7 głosów za. Dziękuję. Bardzo proszę, Komisja Oświaty. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Teraz upiory szkół. Jednogłośnie 8 głosów za. Dziękuję. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Zrób to sam. To jest za. Jednogłośnie. Jednogłośnie, dziękuję. Komisja Zdrowia. Jednogłośnie, dziękuję. I Komisja Bezpieczeństwa. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią tego projektu? Jednogłośnie, 7 głosów. Dziękuję bardzo. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Szanowni Państwo, no widzicie, przy ostatnim głosowaniu już nam to przeszło bardzo sprawnie. Dobrze, projekty uchwał mamy wszystkie zaopiniowane. Przechodzimy do porządku drugiego, punktu drugiego naszego dzisiejszego posiedzenia, który stał się bezprzedmiotowy, ponieważ zaopiniowaliśmy wszystkie plany pracy komisji już wcześniej, więc przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie sprawy różne. Bardzo proszę, kto z Państwa pierwszy zgłosił się, pan przewodniczący Cieślak. Panie burmistrzu, jakby w szkołach mamy prowadzić działania proekologiczne,
uczyć młodzież i dzieci sortować odpady, kiedy ja wyszedł na Borek zapłacić 18 zł. Przecież to jest do nas mój biały dzień. No żebym ja mógł to robić, to muszę jechać do ZUK-u kupić worek. A worek kosztuje 18 zł szkołę. No. Brudno. No, no co ile? Jakie mam? Jak co ile? Ile za ile kupuje worek? A ja nie, tego nie wiem. Ja znam swoją cenę. Padło pytanie, szanowni państwo. Padło pytanie ze strony pana przewodniczącego. Panu głos. Bardzo proszę, pan burmistrz Książek. Pan burmistrz Książek udziela odpowiedzi. Znaczy, proszę państwa, ja o tym właśnie z naszymi pracownikami oświatowymi też dyskutowałem, bo musimy się nad tym trochę pochylić. 18 zł to jest nie sam worek, tylko 18 zł to jest koszt worka, koszt utylizacji tych odpadów i tak dalej. Badały wśród innych osób, nie tylko pana Jacka tutaj, że też jest to kosmiczna kwota w porównaniu do tego, że niektóre placówki nawet kupiły sobie specjalne pojemniki na to, żeby ewentualnie odbić, było to odbierane. Ja się uczciwie powiem, że na obecną chwilę ja się tym niedawno powiedziałem, zająłem się tym, ale nie do końca i nie jestem w stanie tak od razu państwu odpowiedzieć na ten temat. Myślę, że powinniśmy się tutaj wspólnie przy regulaminie, będzie uchwalany regulamin, będziemy jeszcze mieli spotkania w gronie pracowników, zarówno WRGN, jak i Zakładu Usług Komunalnych, jak i moja osoba, tak, nad tym się zastanawiać, jak to zrobić, bo okazuje się, że placówką czy przedsiębiorcom nie będzie opłaciło się segregować, bo lepiej jest wszystko wrzucić do dobra na 1100 niż 10 worków po 16 zł i wtedy jest no, 160 zł przykładowo. Tak? Rozmawiałem, wiem, że placówki oświatowe mają ten problem, że rzeczywiście tam jest spora segregacja, bo tak jak w przedszkolach mamy sporo mleka na przykład dla dzieci w plastikowych butelkach, gdzie trzeba będzie mnóstwo. Kwestia jest też papieru, jako to, że mnóstwo właśnie też w szkołach zużywa się na to namalowanie, a to na jakieś prace techniczne i inne rzeczy i tak dalej. Także szkoły segregując, no będą ponosić dosyć duże koszty. Więc myślę, że nad tym się trzeba będzie jeszcze pochylić, ale nie odpowiem od razu. Dobrze, dziękuję. Jest pytanie. Szanowni państwo, jest kolejność. Pani teraz przewodnicząca Waśniewska, później pan Konrad Janowski, później pani Ewa Podyma. Tu jeszcze po prawej stronie ktoś mi się zgłaszał. Nie. Pani Cichewicz i pan Andrzej Pływaczewski, czyli teraz pani Waśniewska. Ja chciałam wrócić tylko do informacji dotyczących uchwał, które mieliśmy w skrytkach do wiadomości radnych z poszczególnych gmin dotyczących trudnej sytuacji gospodarki odpadami. Czy powinniśmy się tym zająć i przygotować takie pismo? To jest jedna uchwała, która traktuje o gospodarce odpadami i druga w sprawie niskiego wynagrodzenia wójtów i burmistrzów. Powinniśmy się nad tym pochylić i też, tak jak inne gminy, spróbować przygotować stanowisko i wysłać do odpowiednich organów. Bo to faktycznie mówimy o tym, teraz w przyszłym roku będzie nowy przetarg, ceny idą cały czas w górę, instalacji brakuje, jak państwo widzicie, więc może pochylmy się i też spróbujmy solidarnie przygotować stanowiska i wysłać. Dobrze, pani radna, czy ja rozumiem to w formie stanowiska Rady Miejskiej? Dobrze, ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu z radnymi, że stanowiska będziemy omawiać wspólnie, gremialnie. Tak więc, jeśli mogę prosić, to czy Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ochrony Środowiska mogłaby przygotować taki wniosek, który później omówimy sobie w gronie wszystkich radnych na zamknięciu spotkania. Tak? Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, tak, to wynagrodzenie, no tutaj ja mam taką jedną, też nie zgadzam z tym, a z tymi widełkami, które są zaproponowane przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej kwestii, ale to nadal jest w gestii Prezesa Rady Ministrów. Możemy apelować, też poproszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, żeby nad tym tematem pochyliła się w komisji, a następnie omówimy to w ramach, tak jak prosiłem,
będziemy pomagać w ramach wszystkich naszych tutaj, w ramach całej Rady. Bardzo proszę, pan Konrad Janowski, radny. Tylko krótko dla wzmocnienia przekazu, radny Cieślak ma rację, to należy przeanalizować, tym bardziej, że pan burmistrz sam kiedyś mówił, że w tych workach się głównie powietrze gromadzi, a różnica między kontenerem niesegregowanym a segregowanym to są dwa worki przy liczeniu, tak? Które można zbierać w przeciągu pół dnia, mówią przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Ewa Podyma. Ja też w sprawie odpadów w szkołach chciałabym przypomnieć, że już kiedyś zwracałam na to uwagę, że jak patrzę, jaki rodzaj śmieci występuje w takiej największej ilości, to to są głównie pojemniki po obiadach, które są kompletnie nie nadające się do recyklingu i bardzo bym prosiła, żeby naprawdę bardzo poważnie do tego podejść. Są różne na pewno pomysły, jak można byłoby to wyeliminować, czym to zastąpić, bo ja już po prostu no, nie marzę nawet o tym, żeby to były dowożone w termosach i na miejscu porcjowane na talerzach normalnych jedzenie, ale myślę, że jak placówki się rozbudowały, to naprawdę będzie można w jakiejś tam dłuższej perspektywie takie miejsca wygospodarować, gdzie można byłoby zgodnie z wymogami sanepidu takie formy serwowania obiadów wprowadzić. I drugi rodzaj odpadów to są nieprawdopodobne ilości kartonów po tym mleczku małym. Ja naprawdę, jak patrzę, ile się marnuje poza tym tego mleka, to mleko się psuje, bo dzieci tego nie chcą pić. Tak samo jeżeli chodzi o warzywa porcjowane w foliowych torebeczkach. Naprawdę, ja najchętniej uważam, oczywiście po konsultacji słucham. Przepraszam, proszę o spokój. To się mija w ogóle z celem, naprawdę. Cztery marcheweczki zapakowane w torebkę foliową. No. Po prostu nie wiem, czy te akcje w ogóle mają sens. Ja wiem, że jako biolog powinnam promować zdrowe odżywianie, ale to jest więcej szkody moim zdaniem niż korzyści z takich form właśnie wprowadzania jakichś dobrych nawyków żywieniowych. Także panie burmistrzu, ja bym bardzo chciała, żebyśmy może i na komisji, w gronie dyrektorów o tym porozmawiali, czy w ogóle mogą szkoły zrezygnować na przykład z tego mleka. Mnóstwo tego mleka się wyrzuca do śmietnika razem w kartonikach, no naprawdę. Dobrze, pani radna, bardzo serdecznie dziękuję, no tutaj nie można wylać dziecka z kąpielą, tak, bo tak jak pani powiedziała, zdrowych kwestii żywieniowych, jest jakaś nauka w kwestiach marchewki, no ale zaraz plastik mamy z drugiej strony, ochrona środowiska, za tym idzie negatywny efekt. No ale to tak jak pani powiedziała, ja proponuję to na komisji oświaty przedyskutować, pan burmistrz jest, odpowiada za kwestie ochrony środowiska i za szkolnictwo. Pani przewodnicząca Podyma także jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska Pomocy Społecznej, więc też to można by było w tej kwestii poruszyć. No ale mimo wszystko, tak jak pani też wspomniała, panie burmistrzu, apel, żeby tą kwestię w gronie dyrektorów szkół też przedyskutować. Panie burmistrzu? Tak, proszę państwa, tutaj to, co będzie w naszej gestii możliwości do zrobienia, to będziemy się starać, ale tak jak pani Ewa wybiega do przodu, ja też spróbuję tak powiedzieć. Dokąd firmy, państwo nie zrobi ustaleń i firmy, które wprowadzają plastiki, taka nałęczowianka, taka mazowszanka, taki żywiec, nie będą opłaty wnosić do tego za to, że oni wprowadzają ten plastik, to my sobie z tym nie poradzimy. Tak samo ten pan z tego banku żywności, czy z tej broni, który przywozi tą marchewkę w tej folii, jeżeli on by razem musiał zapłacić za utylizację tej folii, to on by tą marchewkę w kasecie przywiózł. Ale to dalej my na tym etapie nie możemy. Ja nie mogę powiedzieć panu, że proszę pana, ja pana nie wezmę żadnej marchewki folii, tak? To jest to, że musi być ogólnie, tak jak rozmawiamy na temat torebek foliowych w supermarketach. Tak. My tym nie dysponujemy i my tym nie możemy, żeby to powiedzieć, zarządzać. To jest prośba, bardzo proszę, żeby o
pochylali się nad tym tematem za sekundę. Pani przewodnicząca, pani radna Marzena Cichewicz. O, przepraszam, bo sam nie zapomniałem włączyć. Będziemy siedzieli jak na... Chciałam zainteresować wszystkich radnych kwestią dotyczącą zużycia się plastików wszędobylskich, które są. Zachęcam do wejścia na portal samorządowy, gdzie jest opublikowana, gdzie jest opublikowany wpis na temat tego, co zrobił Wałbrzych. Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła w zeszły czwartek uchwałę zakazującą we wszystkich pomieszczeniach, które należą do gminy, stosowania plastiku. Koniec, kropka. Teraz to trafiło do wojewody, który albo to zakwestionuje, albo nie. Ale może trzeba by było wyszperać z ich tą uchwałę, zobaczyć, co tam jest napisane i spróbować coś analogicznego wprowadzić u nas. I to w znaczący sposób, na przykład z tego, co kojarzę, przeczytałam, nam to było też tak, że na początku ograniczyli w samym urzędzie, na przykład w gminie i w jednostkach podległych stosowanie plastikowych talerzyków, łyżeczek, wszelkiego tego typu rzeczy, no i automatycznie podejrzewam, że takich butelek. Natomiast warto byłoby się pochylić. Cały wpis dostępny jest na portalu samorządowym i może byśmy ściągnęli, no mówiąc już tak kolokwialnie, jeżeli są to pomysły, które mają tutaj zmniejszyć ilość tego plastiku u nas w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Pochylimy się nad tym, zobaczymy, czy wojewoda nie uchyli im tej uchwały, bo to trzeba zobaczyć, jak to zostało tam przyjęte. Ja ze swojej strony deklaruję, że po konsultacjach z biurem rady nie będziemy na przykład może kupować plastikowych tutaj butelek wody, tylko każdy dostanie, będzie dzbanek z wodą, szklanki. I jadęko i tą kuchenkę. I dyżur. I w ten sposób tutaj bardzo ochronić środowiska i produkcję plastików, no bo na 21 plus 21 plus burmistrz, pani skarbnik, zastępca burmistrza plus mieszkańcy i to się zaraz generuje. Teraz pan radny Andrzej Kurwaczewski. Ja bym chciał tutaj obronić radnego Jacka, chociaż on nie wiem, czy kiedykolwiek mnie obronił. Proszę państwa, panie burmistrzu, czy jest w ogóle jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o wolę? Takiego ograniczenia chyba nie ma, to się płaci od mieszkańca, no firmy to płaci. Przepraszam panie, Andrzeju, pani radny Konradzie Nowski, czy pan się podpisał na liście? Bo uchwały już rozumiem. Co... Tak, ale podpisał się pan na liście, bo chodzi o to, że pan brał udział w głosowaniu, dlatego żeby była... Dobrze, dziękuję. Tak, to moje pytanie jest, czy jest jakieś ograniczenie, bo z jakiej racji dyrektor ma płacić za dodatkowe worki, jak on po prostu ma więcej tych odpadów, no i te więcej odpadów trzeba odebrać, prawda? Dobrze. Więc jak sprawa stoi? Przecież nie ma ograniczeń. Pan burmistrz chętnie odpowie, widać to na jego twarzy. Proszę państwa, ta ustawa już jest tyle czasu i pan Andrzej myli dwie rzeczy, myli mieszkańca, który płaci ryczałt, tak to nazwijmy, od osoby 27 zł, a szkoła jest jako placówka, jako instytucja i szkoła nie jest rozliczana z mieszkańca, tylko zliczona z ilości oddawanych, czy tam, że tak powiem, utylizowanych odpadów. Szkoła jest rozliczana, tak jak każdy zakład jakiś przemysłowy, czy jakiś rzemieślnik, czy ktoś jeszcze, z ilości oddanych odpadów, pojemników, a że nie jest to ważone, więc to jest robione na pojemniki, albo woły, tak jak mówię, 1100, albo 240, albo 120 pojemniki, od ilości pojemników i podpisane jest z Zakładem Usług Komunalnych, bądź z jakąś inną firmą, która ma uprawnienia do utylizacji tych odpadów i wszyscy przedsiębiorcy mają umowy indywidualne, a mieszkańcy domki jednorodzinne i bloki są rozliczane mieszkańca, więc tutaj nie ma obrony. Można tylko pana Jacka bronić w tej formie, że zbyt duże, żeby można było to, że tak powiem, zrekompensować, zbyt duże koszty są właśnie za te worki. Ewentualnie zmienić pojemniki, bo w ten worek oczywiście, tak jak ja sam wiem, to się dużo nie mieści i tak jak myśmy rozmawiali, 5 worków to jest jeden kontener. No, takie to są koszty. Tak? Ale to jest kwestia do rozmowy. Inaczej się rozliczają przedsiębiorcy i no,
zakłady, tak to nazwijmy, na terenie gminy, jako instytucje, a inaczej się rozlicza gospodarka mieszkaniowa, tak? Znaczy mieszkańcy. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Jagoda Sowińska. Jeżeli jesteśmy w temacie ekologii plastików, to ja nieśmiało przypomnę o wniosku, jaki postawiłam kiedyś na sesji odnośnie butelkomatu na butelki plastikowe. I ten wniosek, o ile sobie przypominam, wszyscy zaopiniowali pozytywnie. Rada zaopiniowała pozytywnie. Miało być, dalsze losy tego miały być takie, że miał być zrobiony jakiś ewentualnie kosztorys i przyjrzenie się temu. Czy coś, tak. Czy coś w tej kwestii wiadomo, bo wiem, że w kilku gminach takie butelkomaty funkcjonują i myślę, że to jest bardzo, jakiś krok trzeba zrobić. Znowu widzę optymizm pana burmistrza na twarzy. Widzę, że pan chce udzielić odpowiedzi. Bardzo proszę. Robiliśmy rozeznanie, taki butelkomat. Nie jest w formie do kupienia, tylko w formie dzierżawy, 30 tysięcy taka dzierżawa, mało tego, butelka, która jest utylizowana w tym butelkomacie, musi spełniać odpowiednie warunki, może być skręciona, musi być cała, musi być z kodem i tak dalej. Także my żeśmy tutaj przeprowadzili analizę, na następną komisję mogę państwu przynieść tą całą analizę dotyczącą tych butelkomatów. Więc to zastanawialiśmy się nad tym, że jeżeli mieszkańcy tak i tak muszą te butelki, znaczy nie tyle muszą, co po prostu płacą, a my jako gmina musimy od nich te plastiki odebrać, zależnie od tego ile, to taki butelkomat za 30 tysięcy dzierżawy, mówię jeszcze raz, czy spełni swoje oczekiwania, czy ci, którzy będą chcieli pozyskać, nie wiem, 10-5 groszy z tej butelki, nie zaczną rozrywać tych worków, grzebać. Te butelki, które ten butelkomat, że tak powiem, nie wejdą, nie przyjmą, nie będą się poniewierać i rozwalać wokół. Także ja przyniosę tą analizę i przyjrzycie się temu i sami podejmiecie decyzję. Na komisję połączone, panie burmistrzu, już w miesiącu marca. Tak, pani, możemy się tak umówić ad vocem, pani sobie. Ad vocem. Ja nie jestem w stanie pojąć, jak to może funkcjonować w innych gminach. A u nas są same problemy. No tego jakby nie rozumiem. To być może, no ale nie wiem, po prostu nie wiem, to jest dla mnie dziwne. To jest jedna sprawa. Jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, jeśli można. Chciałam zapytać o tą lodówkę z nadmiarem jedzenia oferującą nadmiar jedzenia dla mieszkańców. Czy jest to możliwe, żeby u nas powstała taka jadłodzielnia, czyli po prostu ustawienie lodówki, w którą można byłoby chłodniej, w którą można byłoby wstawiać nadmiar jedzenia, które się marnuje w każdym domu, bo to też jest praktyka w wielu miejscach. Tak, myśleliśmy o tym, żeby może to koło OPS-u po prostu postawić, żeby zobowiązać jakiegoś pracownika tak do po prostu kontrolowania tego. Znaczy, proszę państwa, odpowiem na oba pytania. Jedno to jest to, że taki butelkomat to jest nie w gminach takich jak nasza 20-tysięczna, 13-tysięcznym miastem, tylko to jest Kraków. I to jest PR, to jest to, że się pokaże gdzieś w różnego rodzaju pismach, Kraków się ogłosi, wielki Kraków. To nie jest nic wspólnego z ekonomiką czy z czymkolwiek innym. Tylko zwykły PR, jeszcze raz, to jest takie moje zdanie i proszę się temu przyjrzeć. Bo nagle w mediach się pokaże, w telewizji, zamiast zapłacić za audycję w telewizji, to się robi był butelkomat. To jest takie moje zdanie i pod tym względem na to odpowiadam. Drugie pytanie, a propos tej lodówki. Chętnie podejmiemy jakąś współpracę z jakimś stowarzyszeniem. Bo nie my jako gmina, jako samorząd, bo to trzeba sobie wziąć pod uwagę przepisy sanitarne, epidemiologiczne, kto będzie odpowiadał za to, że żywność nie została zatruta, za jej ważność, ile ona może tam przebywać w tej lodówce, w jakich temperaturach, mięso nie może być z kurczakiem, utylizacja produktów, które już, że tak powiem, się nie nadają i tak dalej. Jeżeli jakieś stowarzyszenie, organizacja, non-profit,
często bywa tak, że podejmuje takie zadania, my chętnie będziemy to, że tak powiem, nadzorować i pomagać. Ale jako samorząd, powiem uczciwie, nie wezmę sobie takiego ciężaru na głowę, bo to jest naprawdę parę etatów, które muszą spełniać szereg różnego rodzaju warunków, tak jak mówię, przepisów sanitarnych. Kto mi zagwarantuje, że jakiś idiota do tej lodówki, nie wiem, nie wstrzyknie czegoś do jakiejś folii czy do mleka, a ja za to potem odpowiadam. Ja nie wiem, skąd ten towar się pojawił. Nie da się tego sprawdzić. Jak ja kupuję, to wiem, jest sprzedawca, jest faktura, jest rachunek, jest gwarancja. Tu ktoś przychodzi, a no, różnych ludzi nie brakuje, sami Państwo wiecie. Ja się takiego tematu nie dotykam. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Przewodnicząca Waśniewska. Czy ja już mogę? Pani się zgłaszała? Nie, to Pan Przewodniczący Cieśle. To znaczy tak, jeśli chodzi o te działania, cały czas się na chwilę nawiążę do tej ekologii. Muszę nawet tutaj sam. Panie Przewodniczący, to znaczy, ja może powiem, dlaczego ja tutaj poruszyłem ten temat, jeśli chodzi z punktu widzenia własnej szkoły, dlatego że u nas masz bardzo dużo spożywa wody, my mamy specjalny tam automat do wody, tych kubków plastikowych, jak to ponad 500 osób. To nie jest jeden kubek, tego się otworzy wszystko papierowe, tylko no, też muszę coś z nim zrobić. W tej chwili jest problem oddać makulatury. Trzeba jeszcze 15 groszy dopłacić, że ja może oddaję za kilogram makulatury, to po prostu jest chore. I dokąd my tutaj możemy, tak jak Marzena mówiła o pewnych rozwiązaniach, Jagoda, dokąd nie będzie przepisów odgórnych, które w końcu w jakiś sposób, bo to jedno sprzeczne jest z drugim. To jest jedno sprzeczne z drugim. I my mamy teraz tutaj działać, no tak jak Wałczyk zaproponował, no czy wojewoda, no wojewoda jest przedstawicielem obrządu. Czy tego nie uchyli, prawda, i z tego nic nie wyjdzie. Także my teraz zaczynamy wpadać w taki potrzeb. I tyle, no. Też się zastanawiamy teraz, czy kubków w ogóle nie wycofać, takie rozmowy, że albo uczniom kupimy tą butelkę plastikową wielokrotnego użytku. Nie pytamy, ale on tej wody piją, bo to ja się robię. No ja z jednej strony, że nie będę wydawał tych kubków, bo to raz, że płacę za kubki i płacę za ich utylizację po raz drugi. Także to rzeczywiście z punktu widzenia ekonomicznego jest niedobre. Natomiast ten pomysł Jagody jest bardzo dobry, tylko że jest jeszcze jedna rzecz. Trzeba by naprawdę było bardzo szeroką taką akcję propagandową, uświadamiającą ludzi, żeby rzeczywiście, bo ludzie są bardzo różni, nie ukrywajmy, rzeczywiście to, co Pan Burmistrz mówi, to jest też prawda, żeby tej żywności już nawet zepsutej się nie pozbywali, bo i takie osoby też będą. Ale zgadzam się, że żywności my wyrzucamy jako Polacy bardzo dużo. A teraz, kiedy jeszcze w niedzielę są zamknięte, to w sobotę zobaczcie Państwo, jakie zakupy wykonują ludzie. Ile oni tego do poniedziałku zjedzą, czy do wtorku? No ile? No ale jest taka mentalność. No ja też się czasami zapomnę. Nie mówię, że jestem. Natomiast na zakończenie swojego wystąpienia chciałbym już tym wszystkim, no nie ma sekretarza Kubickiego, to mu jeszcze podziękuję na sesji raz. No te działania związane z autobusami, o które prosiłem, powiodły się. Grodzic dzwonił nawet do szkoły, się jeszcze upewniam, jeśli chodzi o dzwonki i w związku z tym udało się. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Bardzo proszę, Pani Radna Jagoda Sowińska. Jeszcze tylko taką małą dygresję odnośnie tej ekologii, tych opakowań, tym razem papierowych. Bo drodzy Państwo, to wcale nie jest tak, że opakowania papierowe są ekologiczne, bo one są z jednej strony właśnie może łatwe do biodegradacji, tak? Są biodegradowalne, są łatwe do utylizacji, natomiast zastanówmy się, skąd ten papier się bierze. Także tutaj to trzeba też się zastanowić, czy to jest... Nie, są w tej chwili z kukurydzy, są po prostu z różnych innych naprawdę surowców pozyskiwane różne... Zwróćmy się Pani Radna, że ten produkt, zanim zostanie wyprodukowany, musi spełniać pewne normy, a te normy ustala no nie Rada Miejska w Błoniu, tylko ustala na przykład rząd, który daje projekt ustawy.
ustawy do Sejmu, Senatu, a później do podpisu. To była luźna dygresja, nie, ja wiem, tylko po prostu chciałam... Bardzo dobra dygresja, tylko chodzi o to, że to musi być załatwione na wyższym poziomie, ja żebyśmy mogli z tego korzystać. Ja tylko chciałam nam uświadomić, że tych toalet papierowych też naprawdę używajmy jak najmniej. Bo że gdybyśmy mieli możliwość decydowania o kwestiach krajowych, w 100% byśmy tego rodzaju ustawę przyjęli. Ale że dzięki Bogu, że nie mamy, tak więc tym kwestią tylko możemy tutaj podpowiadać. Dobrze, szanowni państwo, czy jeszcze są jakieś kwestie, są sprawy różne? Bardzo proszę, pan Andrzej Pływaczewski, radny. Ja chciałem się zapytać pana burmistrza książka. Pan burmistrz na tą sprawę jest ogólna krajowa odbioru folii rolniczej. Po nawozach, po produkcji ogrodniczej. Czy coś w tej kwestii tam się posuwa, że tak powiem, bo z tego co wiemy, no to gmina chce pomóc. Dziękuję bardzo, proszę panie przewodniczący. Tak, ale panie Andrzeju, rozmawialiśmy na ten temat, nie wiem, chce pan teraz na forum, żebym tutaj wszystkim opowiedział radnym, bo przecież pan zna pełną odpowiedź, bo pan mówi. Rozmawialiśmy chyba z godziny albo trochę lepiej. Dobrze pan wie, że nie ma żadnego odbiorcy, nawet tego odbiorca, którego pan znalazł, po telefonie do niego okazuje się, że on do końca karty tego produktu nie robi, więc robi, jakby to powiedzieć, półlegalnie. Na obecną chwilę ja nie mam takiej wiedzy, żeby odpowiedni odbiorca z kartą produktu, który może to zutylizować, się pojawił na rynku. Dzwoniliśmy nawet do jednostki, bo program w grudniu się zakończył i jednostka broni się RODO i mówi, że ona mi nie da żadnych danych, kto uczestniczył w tym projekcie. Ja, tak jak mówię, ja nie zapominam, to się może oddalić w czasie. Jeżeli się tylko pojawi jakiś furtka, jakiś wykonawca, na pewno ten temat będziemy prowadzić. Będziemy rozmawiać, to co mówiłem, będę rozmawiał z sołtysami, w momencie, kiedy będą odbierać ode mnie deklaracje podatkowe, znaczy nie ode mnie, z Wydziału Finansowego, to też panu deklarowałem, że będę każdemu mówił, zrób mi rozeznanie na konkretnej wsi, ile u ciebie może być takiego towaru. Tak byśmy rozmawiali, proszę, czy tak to trzeba zaszyć? Tak, panie burmistrzu, ja tylko chciałem, żeby tutaj koledzy i koleżanki radni wiedzieli, że taki temat jest. Super, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Nie widzę. Dobrze, tak więc przechodzimy do zamykam posiedzenie komisji połączonych. Teraz chciałbym, aby radni zostali, zostajemy w kwestii prywatnej. Radnych proszę, żebyśmy zostali w kwestii prywatnej. Jesteśmy teraz osobami prywatnymi w tym momencie, bo zamknęła się